Pamiętnik z ucieczki Rufina Piotrowskiego z Syberii. Rozdział 25. Zamiary i przygotowania do ucieczki. Przeszkody. Ucieczka z Syberii przez Tiumeń, Irbit, Werchoturje, Góry Uralskie do Skolimska, Tobolska i Permska gubernie. Przygody tej podróży. Opis tego kraju i gór uralskich. Wiedeń, Austria, 23 sierpnia 1849 roku. Dałem już poznać, jak przepędziłem zimę z roku 1844 na 1845. Z nadeszłą wiosną, a raczej latem, żywiej i gwałtowniej obudziło się we mnie uczucie mych cierpień i żądza wolności. Odbywałem powinność na mnie włożoną jak zawsze, aż do ustania gorzelni w miesiącu maju. Inni katorżni podzieleni na partie wysłani zostali w lasy do rąbania i przygotowywania drzew do gorzelni. Później przeznaczeni zostali do koszenia siana dla skarbowych koni użytych przy gorzelni, a najczęściej dla koni czynowników. Wszyscy zaś biurowi i ja z nimi zajmowaliśmy się uporządkowaniem rachunków i rejestrów z całorocznego przychodu i rozchodu wódki. Miałem jednak dość wolnego czasu do myślenia o czym innym niż o moim zatrudnieniu. Z nadejściem zimy i rozpoczęciem gorzelni znowu wiadome już zacząłem pełnić obowiązki. Jedną razą przy końcu 1845 roku dzierżawca Aleksiejew, lubiący ze mną rozmawiać, przybył do naszego biura już późno, wieczorem, a ponieważ był wesołego naturalnie humoru, a nie umiejąc dowcipnie żartować, zaczął mnie szykanować Polską i Polakami. Między innymi rzekł do mnie: nieprawda, żebyś chciał wrócić do Polski? Ta chęć, zdaje się, jest wrodzona każdemu człowiekowi, który kocha swą ojczyznę, a którego z niej przemocą wyrwano. Wszak twoja ojczyzna jest teraz Rosja i Syberia? Nie, moją ojczyzną była, jest i będzie Polska. To ty sądzisz, że Polska kiedykolwiek jeszcze powstanie, będzie niezawisłą od Rosji i ty w niej będziesz? Dlaczegoż bym nie miał tego przekonania, że Polska może być jeszcze tą wielką, jak była niegdyś, i że ja jeszcze do niej być mogę? Ha, 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 ha. Jeszcze się łudzisz tą nadzieją? Nie, już ci Polski twojej nie oglądać, tu zgnijesz. Dlaczegoż bym miał nigdy już Polski nie oglądać? Los jest zmienny, a Bóg sprawiedliwy. Nie, nic z tego nie będzie. Polacy nie umieją robić rewolucji. Porwą się nagle jak szaleni, a wkrótce tracą odwagę i ducha. Gdzie im przeciw Rosji walczyć? Teraz na Polsce choć wyśpij się. Te ostatnie wyrazy, choć wyśpij się na Polsce, mieszające w sobie pogardę i urągowisko, tknęły mnie do żywego. Zapomniawszy tedy o położeniu, w którym się znajdowałem, odpowiedziałem z przekąsem: my, Polacy, jest temu więcej jak lat 200, wyspaliśmy się dosyta i wygodnie na Rosji, na samej Moskwie. Czemuż się my nie mieli jeszcze raz na niej wyspać? Ta moja odpowiedź tknęła Moskala. Zaczerwienił się po uszy, lecz gniew obróciwszy w żart, rzekł do mnie: jak widzę, jesteś bardzo zuchwały. I znowu mnie zaczął szykanować. Zniecierpliwiony i rozdrażniony zacząłem mówić z uniesieniem na serio. Aleksiejew, patrząc na mnie z uwagą, rzekł pół żartem, a pół na serio: patrzaj, patrzaj. Któż by go znając mógł mniemać, że ma jeszcze w sobie tyle życia, ognia i zapału? Zdawało się, że lada dzień umrze, tak zawsze jest smutny, blady i wyschły, a oto oczy mu się świecą jak błyskawice, z których by piorun mógł wypaść. Wiesz, że teraz Polakowi, Dalibóg, jej Bochu, nie chciałbym się z nim sam na sam gdzie spotkać. Postrzegłem, że zbłądziłem, unosząc się, poprzez to mógłbym się
na pilniejszą władzę zwrócić uwagę. Więc w ciągu pogadanki starałem się Aleksiejewa wyprowadzić z mniemania, jakie by o mnie mógł powziąć, zmusiwszy mnie niejako do odkrycia się przed nim, kim byłem w istocie. Nie ograniczałem się tedy na spełnianiu obowiązków przemocą na mnie włożonych, tajemnie zatem i bez ściągania na siebie nie tylko władz, ale czyjejkolwiek uwagi, robiłem przygotowania do wykonania mego zamiaru, powziętego jeszcze w Kijowie, zaraz po przeczytaniu mnie wyroku. Po wysłuchaniu tego wyroku przestałem od razu się golić dla zapuszczenia brody tak poważnej i poważanej między rosyjskim pospólstwem i jego duchowieństwem. W zakładzie smotrytel i urzędnicy czynili mi uwagę, dlaczego się nie golę i zapuszczam brodę. Odpowiedziałem im na to, że chyba wtedy się ogolę, gdy będę wolnym. To chyba przez całe życie golić się nie będziesz, mówili do mnie, śmiejąc się z mej nadziei. Śmiałem się i ja z nich w duchu, ale nic nie mówił. Chociaż miałem odzienie dobre i porządne, zacząłem z czasem, zwolna i stopniowo, jakby dla zastosowania się całkowicie do mojego położenia, do którego udawałem się pozornie, że przywykam ubierać się po miejscowemu i więcej odpowiednio powołaniu katorżnego. Słowem, używałem wszystkich sposobów dla przekonania wszystkich, że oprócz mojego położenia, którego polepszenia oczekiwałem tylko od łaski Mikołaja, o niczym w świecie więcej nie myślałem. Przy tym ciągły smutek i słabość zdrowia wszystkich przekonywały, że może nie za długo ich życie zakończę. Ale pod tym powierzchownym zaniedbaniem siebie, pod tym smutkiem i słabością ukrywała się niezmordowana tęskność o siebie, życie i energia, które daj Boże, abym do ostatnich chwil mojego istnienia zachował. Lecz czemuż najgorętszym, najwznioślejszym moim życzeniom i zamiarom okoliczności i osoby stawały na przeszkodzie. Rzuciłem myślą i duszą po Syberii, zrachowałem zasoby siły i nieszczęścia. Chcieć tylko, a wszystkie zapory prysłyby przed stalą i niezachwianą wolą tylu tysięcy nieszczęśliwych. Ale nieszczęście wielkie i długie cierpienia to mają w sobie, że upadlając człowieka, czynią go niezdolnym do żadnych wielkich przedsięwzięć. Woli więc życie nieszczęśliwe w smutku, pogardzie i poniżeniu, aniżeli je stracić, poświęcając je dla odzyskania praw i swej godności. W katordze bynajmniej nie braknie ludzi zręcznych w rozmaitej profesji, takich na przykład, co umieją robić pieniądze srebrne i złote, banknoty i tak dalej. Cóż dopiero wyrzynać pieczęcie z rozmaitymi herbami i napisami i umiejącymi pisać paszporta. Za kilka, a najwięcej kilkanaście rubli asygnacyjnych można było dostać sobie paszport, choć na niestemplowanym papierze, nie na wielką odległość i na czas krótki. Zresztą, mając pieczęć, można samemu sobie podobny napisać paszport, choć niedrukowany, plakatny. Rozumie się samo przez się, że ten przedmiot nie mógł być dla mnie obojętnym i w rzeczy samej przyprowadziłem go do skutku. Ale największa trudność była w tym, którędy i dokąd uciekać. Taką odległość na wszystkie strony, takie naokoło pustynie, bagna i lasy, takie niebezpieczeństwo, tak wielka władz czujność i tak szybki na wszystkie strony i we wszystkich kierunkach pocztowy pościg za politycznym zbiegiem, przestępcą, iż prawie niepodobna o tym nawet myśleć. Dodajmy do tego, iż sami Syberyjczycy i Tatarowie, mimo chleb i sól, które zostawiają za oknem dla uciekających, mimo rzepę, którą zasiewają dla nich na polach naddrożnych,
czynią niekiedy na uciekających zasadzki i ich strzelają, usprawiedliwiając ten czyn barbarzyński sławnym u Syberyjczyków przysłowiem: lepiej zastrzelić Barnaka, katorżnego, aniżeli wiewiórkę, bo z wiewiórki jedynie tylko skóra, a z Warnaka trzy, to jest zwierzchnie odzienie, koszula i skóra powlekająca ciało. Gdyby jeszcze było kilku towarzyszy mej niebezpiecznej podróży, gdyby przynajmniej było dwóch razem, byłoby raźniej, weselej i śmielej, ale rzuciwszy okiem i myślą naokoło siebie i nieznacznie zbadawszy ducha nieszczęśliwych, przekonałem się najoczywiściej, że na nikogo liczyć nie mogłem, a przykład wiadomy dobrze wszystkim politycznym wygnańcom, katorżnym i posieleńcom, dane na pułkowniku Piotrze Wysockim, Sierocińskim, jego towarzyszach w Omsku, odejmował każdemu z nich nawet chęć myślenia o ucieczce. Cóż dopiero mówić o wznoślejszych i śmielszych zamiarach. Zostawiony tedy byłem sam sobie, swojemu przemysłowi i opiece Boga. Cokolwiek jednak bądź, postawione na rozstajnych drogach dwóch moich zamiarów równie śmiałych i niebezpiecznych, jednym z najpierwszych moich obowiązków było obeznać się z Syberią, z duchem jej mieszkańców różnorodnych, różnoplemiennych i różnego stanu, jak również z położeniem jej geograficznym i komunikacyjnym. Do tego potrzebowałem oprócz wiadomości nabytych na miejscu karty Syberii jak można najdokładniejszej. Po długich usiłowaniach i pod rozmaitymi pozorami dostałem tej karty Syberii tyle pożądanej, a najdokładniejszej jak dotąd istniała. Wszerz 2,5 łokcia, czyli 5, pożyczono mi ją. Miała najmniej wzdłuż i wszerz 2,5 łokcia, czyli 5 stóp. Dostawszy ją, nie wpatrywałem się, ale przyklejałem się do niej całe godziny, tak dla obeznania się z Syberią, jak z drogami i komunikacjami w niej wiodącymi, na przypadek, gdyby wznioślejszy pomysł się nie udał. Ale wszędzie naokoło przedstawiały się przeszkody prawie nie do pokonania, jak przestrzeń i odległość do niezmierzenia. Pięć dróg, a raczej pięć kierunków mi się przedstawiało do odwrotu z Syberii, ale równie niebezpiecznych, równie niepewnych. Pierwsza droga, uciekać się na wschód, w głąb Syberii, do Irkucka, Narczyńska ku Ochocku, tam zaś wsiadłszy na jakiś statek, gdyby to było podobne, zawinąć do brzegów zachodnich Ameryki, do Kalifornii na przykład, stamtąd do Stanów Zjednoczonych, a z nich do Europy, do Francji. Druga droga, udać się wprost na południe przez stepy Kirgizów do Buchari, stamtąd przez Persję i Kabul do posiadłości angielskich w Indiach Wschodnich, albo z Buchari przez Persję i Turcję, w obu razach stamtąd do Europy, do Francji. Trzecia, prowadząca na południe w zachód, to jest, dostawszy się do gór uralskich, wziąć się na lewo, dojść do źródeł rzeki Jaika, dziś nazwanej Uralem, i popłynąć nią aż do Morza Kaspijskiego, stąd dostać się do Czerkiesów i albo zostać u nich, albo podług okoliczności przez Persję i Turcję dostać się do Europy, do Francji. Czwarta droga. Dopadłszy gór uralskich i przeszedłszy je, wziąć się nieco na lewo, a stanąwszy na wysokości miasta Ufy w orenburskiej guberni, dopłynąć do Wołgi, rzeką w nią wpadającą, później Wołgą dopłynąć aż do kanału łączącego ją z Donem i z Donem dopłynąwszy przez Nowy Czerkask do Taganrogu, tam albo wsiąść na jaki okręt i Morzem Czarnym dostać się do Europy, do Francji, albo gdyby to się nie udało, z Taganrogu przez ziemię kozaków dońskich
gubernię Ekaterynosławską, Herzońską, Besarabię, Multany i Wołoszę, dostać się do Turcji, a stamtąd do Francji. Piąta na koniec droga wprost na zachód, to jest, dopadłszy gór uralskich na wysokości Tobolska i wziąwszy się w prawo na północ rzekami Peczorą i Wyczegdą, dopłynąć do Dźwiny, a tą ostatnią do Archangielska. Tam, wsiadłszy na jaki okręt europejski, dopłynąć do Szwecji lub Anglii, a stamtąd do Francji. W tych trzech ostatnich razach powinienem był z zakładu, gdzie byłem, podpłynąć na łódce rzeką Irtyszem aż pod Tobolsk. 800 werst, czyli 114 mil polskich, a stamtąd dostawszy się do gór uralskich, obrać kierunek najgodniejszy stosownie do okoliczności, bo wszystkiego przewidzieć niepodobno. Najdłuższą z obranych dróg była pierwsza, najkrótszą zaś ostatnia. Z karty zatem ponotowałem sobie znaczniejsze punkta na tych drogach będące, aby podług nich się było można kierować. Właściwie zaś najprostszą drogą była ta, która prowadziła środkiem Rosji przez Moskwę, ale ponieważ była najniebezpieczniejszą dla uciekającego, z przyczyny straż na niej porozstawianych i czujności władz, dlatego ją opuściłem. Wszystkie jednak z dróg przeze mnie obranych tyle przedstawiały trudności, iż kiedym się nad nimi zastanowił, nie widziałem prawie podobieństwa ich pokonania, a w końcu przewidywałem tylko moją zgubę, śmierć w pustyniach lub okropniejsze nad samą śmierć, gdybym był schwytany, katusze moskiewskie. Wśród tego wahania się i udręczeń moralnych różnego rodzaju, trudnych do opisania, nadeszła wiosna, a z nią i nadzieja urzeczywistnienia mych zamiarów. Widok przyrody tchnącej życiem i rozkoszą budzi zwykle w sercu człowieka gorące, nienasycone pragnienia szczęścia. Wszystkie uczucia żywiej i gwałtowniej w nim działają, a wyobrażenie z upodobaniem przypominające błogie, choć zbyt krótkie przeszłości chwile, tworzy obrazy urocze spełnionych w przyszłości nadziei, tak, że ze wstrętem i oburzeniem, a nawet z przestrachem jakby ku nicestwu, spogląda na to wszystko, co nam stanowi nieprzełamaną tamę w ziszczeniu naszych pragnień i nadziei. A niewola i stan, w którym się znajdowałem, odmówiły mi szczęścia, a raczej mi je odjęły na całe moje życie, zabraniały mi nawet, że tak powiem, myśleć o nim. Zresztą, cóż myśl, co samo uczucie bez istoty? Łatwo więc sobie wyobrazić usposobienie mojego ducha. Życie mi się stało najnieznośniejszym ciężarem, którego bym się chciał pozbyć, lecz nie bez zemsty nad tymi, co mnie i tylu innych tak srodze udręczyli. Stałem się więcej milczącym, więcej ponurym, dzikim i odludnym, a najokropniejsze uczucia miotały mą duszą. Krew, mord i pożoga byli najulubieńszym przedmiotem mych myśli, jak jednym uczuciem mojego serca. Najboleśniej uczułem, że do niewoli mnie zrodzą, że mnie na próżno był Polakiem, że nie darmo oddychałem wolnym powietrzem lubej Ukrainy, gdzie kozak z rodu nie zna pana, bo wychowany na stepach jak ptak jest wolny. Położyłem więc na szalę rozwagi i uczucia moją niewolę dozgonną i rychlejszą śmierć lub wolność, i niedługo się wahał w wyborze. Obrałem ostatni. Czemuż nie byłem zrozumiany? Dlaczego moje uczucie, moje najmocniejsze postanowienie nigdzie nie znajdowało echa? A zatem, ponieważ gdybym w ucieczce był schwytany, sroga mi czekała męczarnia. Dla uchronienia się od niej uzbroiłem się zawczasu wielkim składanym nożem w rodzaju sztyletu zrobionym, a którym ciągle nosił z sobą, naprzód dla zadania razu,
abyś miał rękę na mnie położyć, a w ostatnim przypadku dla utopienia go we własnym sercu, abym nie przyczynił radości okrutnej pastwienia się nade mną moim mordercą. Niech Bóg mi przebaczy to samobójcze postanowienie. W moich wieczorach i samotnych przechadzkach nad Irtyszem oglądałem jego brzegi z prawdziwą przyjemnością. Patrzałem z rozkoszą na jego bystre, bałwieniące się nurty, które nie lada dzień miały pomieść aż pod Tobolsk. Luba rzeko, ty byłaś wówczas jedyną powiernicą moich cierpień i nadziei. Tobie, jak najlepszemu, najzaufańszemu przyjacielowi powierzyłem losy mojego serca, mojej duszy i moich nadziei. Nareszcie przy końcu miesiąca czerwca 1845 roku, jednego wieczora po ukończeniu pracy, przygotowawszy pierwszy zapas żywności potrzebny przynajmniej na czas jakiś i przebrawszy się w odzienie także od dawna przygotowane, ale od nikogo dotąd niewidziane, udałem się moim zwyczajem nad brzeg Irtyszu. Noc była piękna i księżyc przyświecał, co dla mnie było wielką niedogodnością. Nie zważając jednak na to, wyciągnąłem ukrytą nad brzegiem zarośli łódkę, spuściłem na wodę, siadłem w nią, a westchnąwszy gorąco do Boga, aby mi błogosławił, odbiłem ją od brzegu i puściłem się z biegiem rzeki. Oglądałem się na wszystkie strony, aby uniknąć warty nad brzegiem Irtyszu będącej, gdy wtem nagle i niedaleko przed sobą usłyszałem głos smotrytela Aramilskiego, głośno śmiejącego się i rozmawiającego ze wszystkimi miejscowymi urzędnikami. Widać, że korzystając z pięknej nocy, chcieli użyć przyjemności przechadzki wieczornej i wyszli nad Irtysz. Nie było zatem ani chwili do stracenia. Zwróciłem tedy łódką w bok nieznacznie i w cień wróciłem nazad, a wyciągnąwszy łódkę na brzeg, zacząłem rozmyślać, co mam robić dalej. Płynąć lub nie? I czy mnie kto nie postrzegł? Płynąć mi nie wypadało, bo gdybym nawet nie był poznany, a dostrzeżono tylko łódkę płynącą, mogliby łatwo po moim zniknięciu z zakładu wpaść na trop i puścić się pocztą za mną w pogoń. Przesiedziawszy i przedumawszy czas jakiś, już brzask dnia nadchodzącego pokazywał się na wschodzie, bo o tej porze roku nocy w Syberii są bardzo krótkie. Ze spuszczoną głową, sercem smutnym powróciłem do domu, a zastanowiwszy się nad nieudaniem się mojego zamiaru, wniosłem z tej przeszkody, że Bóg mnie przestrzegł o jego jeszcze niewczesności. Odłożyłem więc na później wykonanie jego. Wkrótce jakoś potem dowiedziałem się o księdzu ściegiennym i nowych ofiarach, jakie spisek w krakowskim przymnożył. W tymże samym prawie czasie wpadło mi do rąk kilka razy numerów francuskiego dziennika Journal des Debats. I chociaż w nich były powycinane, powysmarowane i poczernione całe kolumny, z nich się jednak dowiedziałem, że nasza światła i dobra Polka, autorka pamiątek po dobrej matce, pani Hoffmann-Stańskich, zakończyła w pasy przy Paryżu doczesne, a narodowości polskiej i emigracji poświęcone życie, i że ksiądz Kajsiewicz miał nad jej grobem mowę. Z tychże dzienników także się dowiedziałem, że Mikołaj czynił przegląd wojska w Mediolanie i widział się w Rzymie z papieżem Grzegorzem XVI. Po tych ostatnich wiadomościach donosiły także dzienniki rosyjskie i tygodnik petersburski. Petersburgu, po polsku redagowany. Nowi koledzy nieszczęścia, o czym już mówiłem, powiększyli przez ten czas ludność syberyjską, a ja trwał ciągle w moim zamiarze zginąć lub być wolnym. Przy końcu lipca tegoż samego roku znowu siadłem do łodzi, ale już z innego miejsca, więc dogodnego do spełnienia zamiaru ucieczki.
Było to także z wieczora. Tą razą miałem wypłynąć z jeziora łączącego się bardzo wąską cieśniną z Irtyszem. Cała noc, to jest przez parę godzin, pływałem w koło po tej jeziorze, nie mogąc znaleźć wyjścia. Przyczyna tego była następująca. W Syberii, z wody w czasie spokojnych i pogodnych nocy, lecz przy oziębionym powietrzu, wychodzą gęste opary, czyli mgły, ale tak gęste, że o parę kroków nie ujrzeć, nic ujrzeć nie podobno. Te opary powstają w kształcie kolosalnych słupków, niewielkim ustępem od siebie oddalonych tak, że wszystko przed tobą zasłonią. Nad samym dopiero świtaniem odkryłem ciaśninę, ale już było nie czas. Wróciłem więc znowu do domu, ale tą razą boleśnie zasmucony nieudaniem się zamiaru. Zdawało mi się, że zły geniusz mojego przeznaczenia stawił mi te przeszkody. Postanowiłem tedy, idąc za jego natchnieniem, jego samego pokonać. Wówczas przyszła mi do głowy myśl, choć nie nowa, ale która zaczęła nabierać w moim przekonaniu większej wagi i znaczenia, bo do rychlejszej śmierci lub osobistego, prędszego zwolnienia łączyła się więcej pewność. Wijąc się tedy jak wąż, gdy mu kto na głowę nastąpi, a nie mając mocy wydostania się spod przemocy, zapuszcza, jeżeli może, jad swój zabójczy w stopę go gniotącą i sam ginąć śmierć zadaje. Przedsięwziąłem, jeżeli nie będę mógł się wydostać z niewoli, zemścić się najokropniej i samemu zginąć. Pomijając wznioślejsze pomysły, które nie mogły w sercach wygnańców długim i wielkim nieszczęściem przygnieconych znaleźć odgłosu i w których przekonaniu wszystko jest niepodobnym, pominąwszy to wszystko, o czym mi nie wolno mówić, zatrzymałem się jedynie nad zamiarem zniewolenia sobie katorżnych tego zakładu i sposobami mi wiadomymi, rozbroiwszy garnizon, wszystkie zakłady skarbowe, jako to gorzelnią, magazyny, składy i tak dalej, słowem cały zakład spalić, zniszczyć, krwią zalać, aby i śladu nie było miejsca, gdzie despota wolnych ludzi traktuje jak najpodlejszych niewolników. I jak mi Bóg miły, byłbym to zrobił. Jeżeli zatem smotrytel i inni czynownicy zakładu z przyczyny mojej ucieczki mieli jakie nieprzyjemności, niechże się na to nie uskarżają i dziękują Bogu, że mi pozwolił uciec. Mieliby bowiem później daleko więcej nieprzyjemności. Któż wie, czy mógłbym, czy nawet byłbym powinien oszczędzić ich życie. W takich zamiarach nie może być półśrodków, a zatem nie może być i przebaczenia. Każde poczciwe i ludzkie serce, każda prawa szlachetna dusza zdrygnąć się zapewne mimowolnie musi na podobnego rodzaju zbrodnicze zamiary, a czytający mnie mogą mnie posądzić o dzikość charakteru, o okrucieństwo serca, o krwiożercze uczucia, słowem o wielką, nawet wrodzoną skłonność do zbrodni i do morderstwa. Mylą się jednak tak sądząc. Te uczucia były we mnie wywołane pogwałceniem i podeptaniem w mej osobie, w osobach mych współrodaków, w naszych uczuciach, w naszej duszy, wszystkich praw najświętszych, stanowiących boskie pochodzenie człowieka. Przez porównanie mojego położenia z położeniem innych zrozumiałem i poczułem, co tyle tysięcy ludzi niewinnych i uczciwych, a w podobnym mojemu znajdującym się stanie cierpieć muszą, przez najdzikszą niesprawiedliwość, jakiej się nad nimi dopuszczano. Zrozumiałem, dlaczego każdy niewolnik ucieśniony, jeśli ma uczucie godności, jeśli pojmuje swe wzniosłe przeznaczenie człowieka, jest mściwym i okrutnym, a nawet podłym i nikczemnym. Bo mu zabroniono być szlachetnym, wspaniałomyślnym, otwartym i szczerym. Zrobiono z niego zwierzę i bydlę, do zwierzęcych tedy i okrutnych się udaje.
Udawać się musi sposobów dla odzyskania praw sobie należnych jako człowiekowi, od tych dzikszych jeszcze zwierząt, ludzi, co mu te prawa wydarli. Któż jest w istocie winniejszy? Czy ten, który zabrania używania praw wrodzonych istocie rozumnej, czujnej i sięgającej swą duchowością podnóża tronu samego Stwórcy, i ci, co podobnie barbarzyńskie urządzenia wspierają i wykonywają? Czy ten, któremu wszystkie jego prawa wrodzone, będąc odjęte, wydarte i których nie mogąc ich odzyskać drogą prawdy i sprawiedliwości, ucieka się w ich uzyskaniu do praw i sposobów wrodzonych i nieubłaganych, jak sam fatalizm, to jest ząb za ząb, oko za oko, krew za krew? Okropny, a niecofniony zamiar zemsty odłożony na później, ażebym się znalazł w konieczności jego wykonywania, nie przeszkadzał mi bynajmniej przemyśliwać nad środkami do wykonania dawniej powziętego zamiaru. W lecie 1845 roku miałem sposobność poznać podpułkownika Jakowlewa, który z Tobolska przyjechał do zakładu ekateryńskiego z kolei dla zlustrowania garnizonu. Był to ten sam Jakowlew, którego batalion w 1838 rozstrzelał w Wilnie Szymona Konarskiego. Na początku zimy tegoż samego roku z polecenia generał-gubernatora księcia Gorczakowa przyjechał dla zwiedzenia zakładu czynownik pan Podlewski, ten sam, który wybudował w Tobolsku statek parowy, a który mu się nie udał. W grudniu tegoż samego roku wyszły nowe rozporządzenia jeszcze bardziej ścieśniające położenie posieleńców i katorżnych, a które miały wyjść w wykonanie z początkiem maja 1846, a o czym już mówiłem. W tymże samym miesiącu i w tymże roku zjechał jakiś wysoki urzędnik z Tobolska dla zwiedzenia katorżnych, dla przekonania się, którzy są zdolni do pracy, a którzy nie, i dla sprawdzenia, czy w podaniach Smotrytela o nich nie było stronności. Na początku stycznia 1846 roku zjechała komisja w celu sprawdzenia, czy wypuszczeni od lat 15 i niżej na posielenie z katorgi wybyli w niej przepisane lata, a to stosownie do nowych rozporządzeń miłościwego i łaskawego Mikołaja. Wszystkie te nowe rozporządzenia dodały mi jeszcze więcej, jeżeli podobno energii i determinacji, bo więcej jeszcze mogły mnie uczynić nieszczęśliwym, nowe i trudniejsze coraz do pokonania stawiając mi przeszkody. Moje zachowanie się przez ten cały czas było tak spokojne i tak ciche, że najmniejszego podejrzenia wzbudzić nie mogło w urzędnikach. Mieli mnie za swojego na zawsze. Ubierałem się, jak im to już powiedział po syberyjsku, w kożuch i armiak, a brodę miałem długą. Powierzchowność wtedy była należycie katorżną. Nadszedł rok 1846 i jam się zdecydował użyć tej pory roku dla dopnięcia zamiaru, którego nie mogłem, po dwakroć usiłując, wykonać przeszłego lata. Bawiąc przez czas dość długi w Syberii i oznajomiwszy się lepiej z językiem syberyjskim, zwyczajami i miejscowymi okolicznościami, dowiedziałem się, że każdego roku w miesiącu lutym bywa ogromny jarmark w mieście Irbiti w permskiej guberni, o czym już mówiłem, że na ten jarmark cały miesiąc trwający kupcy z całej Syberii i z całej Rosji się zjeżdżają, że jest w ten czas na gościńcach z przyczyny wielkiej liczby i nagle przejeżdżających powózek, a raczej sani, wielkie zamieszanie i o innych drobnostkach i szczegółach, o których miejscowy człowiek koniecznie wiedzieć powinien. Postanowiłem tedy pojechać na jarmark, a z pięciu dróg, obrawszy najkrótszą, z jarmarku chciałem się udać do Archangielska
gdzie doczekawszy się wiosny, wsiąść na jakiś statek kupiecki, ale nie rosyjski, i na nim odpłynąć do Anglii lub przynajmniej do Szwecji lub Norwegii, a stamtąd do Francji. Lecz muszę tu uczynić wzmiankę o tym, co mnie ostatecznie znagliło udać się do Archangielska. Od niejakiego czasu zaczęło w Petersburgu wychodzić pismo, a raczej dzieło poświęcone opisaniu szczegółowemu każdej gubernii pod względem wiadomości geograficznej, statystycznej, archeologicznej itd. Słowem, żywa kopia de la France Peter Square i ten sam tytuł noszący. Trzecia czy druga z początku gubernia była archangielska. W niej opisane szczegółowo z kartą doń załączoną wyszukałem środków dla mnie potrzebnych. Z niego dowiedziałem się między innymi, że do Archangielska rok rocznie przybywa 400 do 500 okrętów kupieckich, z nielicznym bardzo wyjątkiem rosyjskich. Wszystko cudzoziemskich zagranicznych. To odkrycie było dla mnie nieocenionym. Mniemałem, że najtrudniejsze było dostać się do Archangielska, do którego z miejsca, gdzie się znajdował w zakładzie, było tylko 3200 werst, czyli 457 mil polskich, a stamtąd bardzo łatwo przy takiej liczbie okrętów dostać się na którykolwiek z nich. Nastąpił miesiąc luty, a wkrótce i zapusty dość w tym roku wczesny. Kto mógł i chciał, hulał, jadł i pił. Ja nie hulał ani pił, bo o czym innym myślałem. Wszystkie władze umysłu i serca skupiły się we mnie w jedno ognisko, w jedno uczucie, uczucie wolności, któremu nieodstępnie towarzyszyła przepaść śmierci lub co gorsza, rusztowanie katusz. Ale im bliższa była chwila wykonania zamiaru, tym głębszą pokryłem się tajemnicą i przed najlepszymi znajomymi i przyjaciółmi najmniejszej nie okazywałem niechęci i nieukontentowania z mojego położenia. Owszem, zacząłem utrzymywać, że się zaczynam do niego przyzwyczajać i że mnie już nie tak przykro było w Syberii, jak się stawało z początkiem do niej przybycia. Od miesiąca przeszło wynosiłem się z domu Ciesickiego pod rozmaitymi pozorami, aby na niego żadne nie padło podejrzenie z mojego zniknienia, o którym zapewne ani się domyślał. Dla zmiany rysopisu, w którym wyraźnie powiedziano, żem był łysy, wystarałem się sobie zawczasu o perukę, ale prawdziwie syberyjską, to jest uszytą w kształcie zwykłej i jak można naśladującej peruki ze skóry koziej niegarbowanej, sierścią na zewnątrz. Ta peruka nasadzona na głowę, źle mi się na niej trzymając i podsuwając się coraz w górę, łatwo zdradzała oszukaństwo, ale długie jej włosy, ciemno-rudawe, dobrze zaczesane, najdoskonalej naśladowały włosy ludzkie. W lecie nie mogłaby mi służyć, na zimę najstosowniej się przydała. Ach, kto nie był w podobnym memu wczesnemu położeniu, i kto się nie przygotowywał dla wykonania stale podobnego zamiaru, ten z trudnością pojmie uczucia, jakie mną w tej chwili miotały. Było mi tęskno, smutno, okropnie, wesoło i lubo. Przygotowawszy tedy wszystko, co było potrzebne i możliwym do podobnej podróży, i w tej porze roku postanowiłem drugiego dnia zapust wieczorem opuścić zakład, a raczej z niego uciec. Drugiego zatem dnia zapust wieczorem dość późno, przebrawszy się jak następuje, to jest wziąwszy na siebie trzy koszule syberyjskie, z których na wierzch kolorowa, kamizelkę sukienną błękitną z grubego sukna, dwoje gatek, spodnie szerokie, sukienne z podobnegoż sukna co kamizelka, krótki kożuszek po kolana, dobrze wyłojony, armiak, na wierzch kożuch długi, dwie pary pończoch wełnianych na nogi, obwiniętych jeszcze
sukiennymi szmatami, buty nowe, przestronne, z długimi, marszczonymi cholewami, dziegciem dobrze wysmarowanymi i trącącymi, pas wełniany długi, wpręgi czarne, czerwone i białe, którym się mocno podpasałem, na głowę kozią perukę, którą podwiązałem chustką przez uszy, niby od zimna, w rzeczy zaś samej dlatego, aby ją lepiej zamaskować i aby nie suwała po głowie. Na perukę nałożyłem czapkę okrągłą, czerwoną z aksamitu, z lampasem ciemnym ze skóry psa czy innego jakiegoś zwierza. Słowem, czapkę, jakiej używają dobrze się mający chłopi syberyjscy w dzień świąteczny, a nawet pisarze i dowódcy kabaków lub prykaszczyki. Podwinąwszy kołnierz od kożucha zwierzchniego, podwiązałem go chustką dla zasłonienia twarzy od zimna i aby nie być poznanym. Tak, powiadam, przebrawszy się, włożyłem do worka prostego jedną parę butów nowych, foremniejszych od tych, co miałem na nogach, jedną koszulę, letnie błękitne ruskie spodnie, niebieską torbę, którą miał jeszcze z Francji, chleba i ryby dla posiłku na czas jakiś. Włożywszy spodnie w długie cholewy, zwyczajem rosyjskim, zatknąłem za cholewę sztylet, aby był zawsze na pogotowiu. W zanadrze włożyłem 190 rubli asygnacyjnych w banknotach 5- i 10-rublowych. Ręce zaopatrzyłem w długie, skórzane rękawice sierścią na zewnątrz, opatrzone ciepłą podszewką, a dla dokompletowania ubioru wziąłem potężną laskę. Kiedy już tak byłem przybrany do nie do poznania, bo nigdy mnie w podobnym ubiorze nie widziano, i poleciwszy los mój opatrzności gorącymi modły, i aby mi dodał sił i wytrwałości w niebezpiecznym przedsięwzięciu, późno wieczorem około 10:00 ubocznymi, a wiadomymi mi drożynami wyszedłem piechotą z zakładu na początku, bo 6 czy 8 lutego 1846 roku, po 17-miesięcznym pobycie w Syberii, do której, jak wiadomo, przybyłem w miesiącu sierpniu 1844 roku. Serce mi drżało z trwogi i nadziei. Nie szło mi o życie, szło mi o mój zamiar, o moje uczucia. O tej porze roku mrozy w Syberii są mocne. Mróz tego wieczora, a raczej tej nocy, był nadzwyczaj silny, a śniegi tej zimy niezwyczajnie głębokie. Księżyc jaskrawo świecił i srebrzył się o latające w powietrzu kryształy śnieżnych cząstek. Przeszedłem po lodzie Irtysz, mój Rubikon, i spiesznym krokiem, choć w ciężkim ubraniu, puściłem się drogą ku Tarze. Nocy w Syberii zimową porą są bardzo długie. Gdzież za noc zajść mogę? A co potem robić, bo pogoń za mną niechybna. Bóg opatrzny, pomyślałem sobie, a dzięki jemu dał mi niezajęcze serce. Jakoś to będzie i szedłem dalej, chcąc jak najśpieszniej dostać się do Tary o 12 wiorst od zakładu odległej. Niewielki uszedłszy kawał od zakładu, usłyszałem za sobą kogoś pędzącego saniami. Jadący nimi ledwie mnie minął, stanął. Dokąd jedziesz? Zapytał mnie chłop, sam jeden siedzący w saniach. Do Tary, odpowiedziałem. A skąd jesteście? Zaimki, to jest z folwaru, z futoru, spod Zaliwinaj. Zaliwina była wioska od zakładu nie bardzo daleko odległa. Daj 60 kopiejek, złoty polski, to cię zawiozę do Tary, bo tamtędy nie droga do domu. Nie, to drogo. Kiedy chcesz, dam ci 50 kopiejek. No dobrze, siadaj. Siadłem i pojechałem. Para koni była dzielnych, droga sanna przewyborna. Chłop śpieszył do swego domu na ostatki, a konie przy mrozie same lecieć chciały. Lecieliśmy ptakiem, w pół godziny najwięcej byłem w Tarze. Do zakładu, gdzie byłem, mnóstwo przyjeżdżało wieśniaków z mąką po wódkę i dla innych potrzeb. Ten chłop był jednym
z podobnych, a był gdzieś tam za tary o mil kilka. Siadłem w tarze w pierwszej lepszej ulicy. Chłop pojechał w swą drogę, ja poszedłem w drugą. Dzięki Bogu za pomoc. Zwyczajem miejscowym poszedłem pod okno pierwszego lepszego domu. Głosem donośnym i po rosyjsku zawołałem. Czy nie ma koni? A dokąd? Na jarmark do Irbiti. Co? A ile? Dwa. Co chcesz za werstę? 8 kopiejek. 4 grosze polskie. Nie dam tyle. Weź 6. No cóż robić? Dobrze. W parę minut konie były gotowe i zaprzężone do sanek. A skąd wy? Z Tomska. Przykaszczyk takiego to kupca. Pierwszego lepszego, rozumie się. Mój kupiec pojechał już przede mną do Irbiti. Jam się musiał zostać za interesami i dłużej musiałem zabawić, niż się zdawało. A teraz śpieszę, aby się kupiec nie gniewał za spóźnienie się. Poganiaj śpiesznie i prędko. Dam ci jeszcze nawrótkę. Świstnął chłop, a konie kopnęły z kopyta. Wtem zaczęło się chmurzyć. Gęsty śnieg zaczął padać. Myśmy lecieli, konie już się pomęczyły, a jeszcześmy nie dojechali do nowej stacji. Chłop zbłądził z drogi, a nie mógł się zorientować. Błądząc cały czas długi, nie było innej rady, jak wśród lasu nos przepędzić. Jam udawał, żem się gniewał na chłopa za to, że mi czas zmitrężył. Chłop zaś wymawiał się uniewinnił. W rzeczy zaś samej szło mi o to jedynie, abym przez tę noc mógł jak najdalej oddalić się od zakładu, skąd pogoń mogła wyjść za mną. Noc tę więc, leżąc na saniach, w konwulsyjnych przepędziłem drganiach, stanie duszy trudnym do opisania, bo dopiero najwięcej o 4 mile byłem od zakładu oddalony. Łatwo tedy mogłem być dościgniony, a wówczas pozostawało mi tylko nóż we własnym utopić sercu. Nareszcie zaczęło świtać. Jedź do tary nazad, rzekłem do chłopa. Innego najmę, gdyś taki durak. Nic ci nie zapłacę i jeszcze cię do policji oddam, żeś mi tyle czasu na próżno zmitrężył. Byłem zdecydowany wrócić do tary i innego chłopa nająć. Ujechawszy z werstę drogi, chłop mój się zatrzymał, obejrzał na wszystkie strony. Oto jest droga, a raczej ślad nieznaczny, którąśmy powinni byli jechać. Czy jesteś pewny, że to ta droga? A teraz jestem pewny. Ale ja, przyznam się, zacząłem chłopu niedowierzać. Nie przypomniałem sobie zdradę, jakiej uległ nieszczęśliwy pułkownik Piotr Wysocki. Na zapewnienie chłopa chwilę się zastanowiłem, pomyślałem i rzekłem, jakby głosem fatalizmu. Jedź, kiedy jesteś pewny, tylko pośpieszaj. Jechaliśmy prawdziwie po kuryersku, a jam się oglądał, czy kto za mną nie pędzi, i przysłuchiwałem, czy nie usłyszę za sobą dzwonka. Zawiózł mnie na stację do swojego znajomego, u którego napiwszy się herbaty i zgodziwszy się po 6 kopiejek za werstę, ruszyłem dalej. Ale prawdziwie po syberyjsku. 70 werst, czyli 10 mil polskich tą pocztą bez odpoczynku ujechałem. I tak następnie od stacji do stacji, zmieniając konie, śpieszyłem wraz z drugimi na jarmark do Irbiti. Tego samego dnia późno w nocy przybyłem do wsi nazwanej Soldackaja. Nie miałem drobnych dla zapłacenia woźnicy. Zeszliśmy do karczmy napełnionej ludem. Mnóstwo było pijanych, bo to ostatni dzień zapust. Dobyłem z zanadrza 50 rubli asygnacyjnych dla zmiany. 10 dałem karczmarzowi, do zmiany 10 było pod moją ręką. Wtem nawał ludu, czy przypadkowy, czy umyślny, ale nagły i gwałtowny, odtrącił mnie od stołu i w moich oczach jakaś ręka sięgnęła po moje 40 rubli i znikła w tłumie. Szukałem i groziłem policją, ale wszystkie poszukiwania i groźby były próżno. Zresztą nie miałem ani czasu, ani chęci długo na miejscu pozostać. W Syberii mnóstwo jest łotrów różnego rodzaju, jak łatwo można wnosić, ze zbiegowiska różnego rodzaju przestępców z Rosji do niej corocznie wysyłanych. Przy szczupłych pieniężnych zasobach, z którymi potrzeba mi było dostać się do Francji,
Strata 40 rubli była dla mnie nieodżałowaną i niczym nie wynagrodzoną. Ale mniejsza o 40 rubli, wraz z nimi zabrano mi najlepszy mój, choć podrobiony paszport. Miałem ich dwa i kartę będącą z pieniędzmi, a na której z mapy wynotowałem drobnym charakterem drogę, którą iść miałem. To jest miasta i miasteczka, jako ważniejsze punkta, podług których miałem się kierować. Takem się zasmucił tą stratą, tym nieprzewidzianym wypadkiem, że przesiadłszy na nową furmankę pocztową, położyłem się w saniach dla wytchnienia z łopotu i ze złej doli, co jest, jak wiadomo, u mnie nałogiem. Nazajutrz wyjechałem na koniec na wielki szlak, czyli gościniec pokryty furmankami i śpieszącymi się na jarmark. Tu już byłem bezpieczniejszy, bo gdyby nawet pogoń i przybyła do tego szlaku, trudno niepodobno nawet zatrzymać tysiące podróżujących i sprawdzić ich paszporta i rysopisy. Nie dowierzając jednak, spieszyłem jak mogłem, dając nawódkę jamszczykom. Tym sposobem przejechałem Iszym. Nade dniem dnia trzeciego przejechałem Tiumen, a późno wieczorem tego samego dnia przybyłem do miasta Irbiti na jarmark. We trzy więc doby, czyli w 72 godzinach, ujechałem 1000 werst, czyli 143 mil polskich, co wynosi na godzinę 13 i 2 trzecie wersty, czyli 2 mile polskie bez mała. Łatwo więc sobie wyobrazić szybkość, z jaką śpieszyłem. Na wielkim trakcie, w czasie tak licznego podróżujących przejazdu, nikt i nigdzie o paszport mnie się nie pytał, a chłopi uganiają się na wyścigi o najęcie się, bo to jest żniwo ich zarobkowania. Konie syberyjskie, choć niewielkie, ale szybkie do biegu i wytrzymałe, tak, że sam nimi jechałem po 50 lub 70 werst bez popasu i wytchnienia, i to bardzo prędko. Syberyjczycy i w ogóle Moskale bardzo zręcznie i śmiało jeżdżą saniami, które tak są zrobione, że się wywrócić nie mogą, bo od przodu idą ku tyłowi, sanie się coraz rozszerzają, rozdają i zniżają, tak, że wierzchnie podłużniki u tyłu najwięcej o stopę są wyższe od płozów. Prawda, że siedzenie jest bardzo niewygodne w tych saniach i musisz się dobrze trzymać, aby z nich nie wylecieć, ale wywrócić się nimi żadnym sposobem nie podobno. Już raz za Tiumenią kraj staje się nadzwyczaj górzysty, obszerniejszymi poprzecinany płaszczyznami, a zbliżając się coraz ku Irbiti, kraj staje się nadzwyczaj górzystym, a następnie wyboje na gościńcu w głębokim śniegu tak są głębokie, długie i szerokie, że koń z saniami się w nich ukrywa. Nieprzywykłemu trudno przejść piechotą tam, gdzie Syberyjczycy jeżdżą saniami. Niektóre miasta na gościńcu, przez które przejeżdżać musieliśmy koniecznie, były tak przepaściste, że kiedy spojrzał na nie na dół, zdawało mi się, że ja, woźnica i konie karki połamiemy. Gdzie tam? Zwinne konie z dziwną zręcznością umieją sobie poradzić, a lekkie sanie chyląc się tylko na jedną i na drugą stronę i przeważając się z tyłu na przód i z przodu na tył, jak fala, nie doznają zawady. Muszę się jednak przyznać, że choć najmniejszego szwanku z tej jazdy nie doznałem, strachu jednak niemało się nabawiłem. Pod Irbitią już spotkałem wracających z jarmarku jamszczyków i z ładownymi saniami. Trzeba widzieć, z jakim niebezpieczeństwem, z jaką śmiałością, z jaką pracą i sił wytężeniem ludzi, a szczególnie koni, przebywają ci jamszczycy te górskie i przepaściste przeprawy. Żal nieszczęśliwych bydląt, których niemało w tych przeprawach ginie. Wjeżdżając do rogatek miasta Irbiti, późno wieczorem, żołnierz stojący na rogatkach zawołał: Stój, paszport! A po cichu do mnie: Dawaj 20 kopiejek i jedź prędzej. Dawaj 20 kopiejek i pojeżdżaj z karierie. Dałem mu 20 kopiejek i pojechałem.
bez pokazania paszportu, którego, mówiąc nawiasem, po skradzeniu mi pierwszego, lepszego, nigdzie w policji przedstawić nie mógł, bez jawnego skompromitowania się. Woźnica zawiózł mnie do jakiegoś domu gościnnego, a w czasie jarmaku wszystkie domy Irbiti są oberżami, napełnionych ciżbą ludzi prostego stanu, jako to jamszczykami i chłopami. Gospodarz nie chciał mnie przyjąć, przymawiając się wielkim zbyt natłokiem, ale ja mu powiedziawszy, że tylko chcę przenocować, gdyż jutro pójdę do oberży, gdzie mieszka mój kupiec, którego dla spóźnionej pory nie mógłbym odszukać. Ja zaś wnet wyszedłszy niby do policji dla zameldowania paszportu, wróciłem po chwili, mówiąc, że mój paszport zatrzymano w policji do jutra. Nastąpiła wieczerza, ale prawdziwie syberyjska. Barszcz z suszoną rybą, kasza z olejem i kapusta kwaśna niesieczona, ale w główkach na cztery części pokrajanych i surowa. Jadł gdzie kto mógł, na stole, na ławie, na ziemi. Ja siadłem z kilku jamszczykami około stołu do wieczerzy. Przed jedzeniem, zwyczajem rosyjskim, przeżegnałem się trzy razy sposobem ruskim, jako prawowierny grecko-rosyjskiej religii wyznawca. Przy wieczerzy wszczęła się pogadanka o jarmaku i kto za czym przyjechał. Rozumie się, żem przyjechał dla ważnych także interesów z moim kupcem. Kłamałem jak mogłem i dosyć mi to gładko szło. Jeżeli wieczerza, do której wcale nie miałem apetytu i którą jadłem z przymusu i dla oka, nie była wyśmienitą, to zapach dziegciu i jamszczyków gęsto w izbie natłoczonych nie mógł dodać apetytu. Rozebrałem się i ja. Zrzuciłem oba kożuchy i armak, zostałem tylko w koszuli i w kolorowej powierzchni dwóch drugich koszul, na wierzch spodni wypuszczonej, a podwiązanej w pasie wąskim wełnianym paskiem, a raczej taśmą zwyczajem syberyjskim. W tym odzieniu byłem nastajaszczy sybirak. Mimo tego przebrania jednak nie byłem bez słusznej obawy i strachu. Na tym jarmaku było wielu z okolic Tary, skąd uciekałem. Wielu z nich znało mnie osobiście, a więcej nierównie znało mnie z widzenia. Mógł jakiś znajomy i tu się trafić i mnie poznać. Szczęściem nikogo ze znajomych nie widziałem, a gdyby nawet i znalazł się który, co by mnie znał, mógłbym go zdekoncentrować moją kozią peruką, którą naprzód głowy nasunąwszy i zawiesiwszy na czoło, długie jej włosy zmieniłem znacznie jej fizjonomię, aby się zaś peruka nie zsuwała, ciągle ją miałem podwiązaną chustką, uskarżając się, że mnie zęby bolały. Po wieczerzy, zapłaciwszy, co się gospodowi należało za nią, zabrali się wszyscy do spania, gdzie i jak kto mógł, na ławie, na piecu, na ziemi, na słomie i na gołej ziemi, inni pod ławą. Ot taki zwyczajnie po rusku. I jam się położył, ale nie dla spania. Raz dlatego, aby mi w nocy moja peruka z głowy nie zlazła i aby mnie w tym stanie nie dostrzeżono, a powtóre, było o czym myśleć. Dzięki Bogu myślałem. Udało mi się 1000 werst z okładem we 3 doby i bez żadnej przeszkody. Gdyby i była pogoń, gdyby i wpadła z początku na mój trop, już by mnie nie doścignęła, bo uciekający ma jedną tylko drogę, a ścigający 10. Ale komuż z urzędników i czynowników mogłoby przyjść na myśl, aby ktoś z Syberii uciekając mógł uciekać na Archangelsk, wyżej nierównie od Tobolska, choć już w Europie na północ posunięty. Zresztą jaki by powód i cel uciekającego do tego zmuszał? Gdyby zatem i była pogoń, co niechybnie nastąpić musiało, wszystkie tych pogoni poszukiwania i pościgi odbywałyby się po gościńcu przez środek, a najwięcej ku południowi. Niech gonią wiatr w polu, pomyślałem sobie. Wszystko to dobrze, ale co dalej robię? Co dalej począć? Mój rysopis wysłano do Petersburga, a stąd po całym Rosji, po wszystkich guberniach, z których rozesłano go do wszystkich powiatów i gmin,
Po wszystkich więc traktach mogą być silne straże. Przy tym po ugradzeniu mi, a raczej po wyrwaniu mi z rąk 40 rubli asygnacyjnych i po zapłaceniu podróży do Irbiti, której koszt wynosił do 75 rubli asygnacyjnych, zostało mi się tylko 75 wszystkiego rubli asygnacyjnych, a odległość tak wielka i przeszkody do nieprzewidzenia. Jechać dalej niepodobno. Potrzeba było koniecznie iść dalej piechotą. Gdybym miał paszport, jak się należy, drukowany, plakatny, wszystkiemu temu dałoby się jeszcze zaradzić, ale mi go skradziono wraz z pieniędzmi i karteczką, na której były wypisane znaczniejsze punkta drogi, którą iść miałem. Tego zatem wszystkiego mi brakło i biłem się z myślami, co dalej przedsięwziąć i pod jakim iść pozorem. Prawda, że główniejsze miasta pozostały mi w pamięci. Mógłbym tedy zwrócić na się uwagę tych, których bym o nie pytał, z przyczyny wielkiej ich odległości od siebie. Mimo jednak te trudności i rzeczywiście trudne położenie, byłem prawdziwie szczęśliwy. Szczęśliwy, żem stanowczy krok uczynił do wolności, żem pokonał siebie, odważając się na to niebezpieczne przedsięwzięcie, szczęśliwy nadzieją, że Bóg pobłogosławi śmiałemu, bo kosztem życia, może nawet kosztem męczarni, przed powziętemu zamiarowi. Poleciwszy tedy zawsze i wszędzie czuwającej nad człowiekiem opatrzności dalsze me losy i postanowiwszy korzystać z dziennych okoliczności, usnąłem mimowolnie na chwilę spokojnie. Jeszcze przed dniem powstawali wszyscy. Wstałem i ja, i zwyczajem w kraju przyjętym, przeżegnałem się sposobem grecko-rosyjskim trzy razy przed obrazami, zwykle u węgla domu umieszczonymi i kilka przed nimi uderzywszy pokłonów, a ubrawszy się i wziąwszy mój worek na plecy, wyszedłem niby za interesami do mojego kupca. Miasto Irbit, jak już mówiłem, leży na wschodniej pochyłości gór uralskich, na wzgórzu, z którego szeroki na prawo, to jest na wschód, otwiera się widok. A zatem leży jeszcze w Syberii, chociaż należy pod względem administracyjnym do guberni permskiej. Jest dość obszerny, a choć pobudowany z drzewa, domy dość schludne, choć nieokazałe place i rynek przestronny. Ulice szerokie. W tym mieście bardzo wiele jest także dróżek i sanek stojących po ważniejszych punktach miasta dla śpieszniejszego przejazdu z miejsca na miejsce. Wyszedłszy na miasto, zastałem je przepełnione ludem i saniami. Konie były po stajniach. Stajnie stały na rynku ustawione partiami, ustawione w szeregi, wyrównane jak żołnierze, a żeby zaś wiele miejsca nie zajmowały, sanie próżne były złożone jedne na drugie po kilkoro. Takich sani było najmniej kilkanaście tysięcy. Ruch w mieście był niezwykły i miejscowości tylko właściwy. Z jednych sani wyładowywano towary przywiezione, na inne ładowano towary do wywiezienia. Jedne ładowne przyjeżdżały do miasta, inne już nieładowne z miasta wyjeżdżały. Przybyłem do Irbiti na początku lutego, a o 100 blisko werst, nie dojeżdżając do niego, już spotkałem mnóstwo sani ładownych z jarmarku wracających. A tych, co na jarmark jechały, nierównie było więcej. Taka zamiana towarów i taki ruch trwa cały miesiąc luty. Ileż to tysięcy sani ładownych w przeciągu tego czasu może przybyć i odjechać z Irbiti? I na ile tam milionów rubli srebrem towarów się sprzedaje? Dla mnie był to widok zupełnie nowy i zajmujący. Z Irbiti do Rosji prowadzą dwa gościńce. Jeden na lewo przez Ekaterynburg, Góry Uralskie, Kungur i tak dalej do południowej i środkowej Rosji, a drugi na prawo przez Werchoturię, Góry Uralskie, Solikamsk i tak dalej do północnej Rosji.
Pochodziwszy czas jakiś po mieście i zorientowawszy się i kupiwszy także kilka bułek chleba i soli na drogę, włożyłem je do worka, zwróciłem się na prawo i wyszedłem z miasta rogatkami drogi wiodącej do Werchoturia. Żołnierze przy rogatkach stojący, widząc nastajaszczocho sybiraka, porządnie ubranego, a śmiało kroczącego, jakby za jakim pilnym interesem, ani słowa mi nie mówiąc, przepuścili. Wyszedłszy za rogatki, zarzuciwszy worek na plecy i przedni jego koniec zatknąwszy za pas, dla oswobodzenia rąk i spieszniejszego pochodu, puściłem się na pieszo. Boże, błogosław mi, rzekłem w duchu i ze łzami w oczach, i dodaj mi odwagi. Zima w tym roku była nadzwyczaj mroźna, a śniegu ilość tak wielka, jak sami Syberyjczycy nieczęsto widzieli. Dość jest powiedzieć, że w permskiej guberni, przez którą wówczas przechodziłem, a gdzie domy i ich dachy, choć drewniane, ale są mocno zbudowane, pod ciężarem śniegu nierzadko się zapadały. Tego ranku ledwie minął rogatki, powietrze się zmieniło. Nieco ocieplało i śnieg obfity i gęsty zaczął padać. Było cicho i spokojnie, ale świata Bożego nie było widać przed mgłą śniegu. Droga była kopana i ciężko po niej było stąpać, jednak jej ślady były wyraźne, bo naprzeciw siebie jadących spotkałem jamszczyków śpieszących na jarmak i tych zwykle pytałem o drogę. Nie będąc miejscowymi, nie pytali się o paszport. Zresztą co im do tego? Oni, co podróżują po całej Rosji, z jednego jej końca w drugi, wnoszą, że i drugi ma potrzebę podróżowania. Droga szła śród pola. Na prawo daleko odkrywały się obszerne doliny Syberii, poprzeplatane wzgórzami i niewielkimi lasami, gdyż po większej części były to pola orne i jesionorzęcie, a na prawo w niewielkiej ode drogi odległości wznosił się grzbiet gór uralskich, pokryty gęstymi i nieprzejrzanymi lasami. Jeżeli przymuszony był przechodzić przez wieś jaką, której ominąć było mi niepodobna, u nikogo się ani o drogę, ani o cokolwiek nie pytał, alem szedł śmiało i udając, jakbym był z okolic i dobrze świadomy miejscowości i drogi, dokąd idę. Stąd nie zatrzymywałem się nigdy we wsi ani dla spoczynku, ani dla posiłku. Jeżeli mi się jeść chciało, dobyłem z wora kawał zmarzniętego chleba i albo idąc, albo usiadłszy gdzie na ustroniu w lesie, pod drzewem i na śniegu jadłem. A przy pierwszej lepszej przerębli w rzece lub strumieniu, gdzie konie poją, gdy mi się pić zachciało, napiłem się. Albo jeżeli na tej dogodności nie zbywało, brałem śnieg do ust, który w nich tając dostarczał mi wody i gasił pragnienie. Przeszedłszy wieś jaką, gdym był niepewny drogi, do ostatniego na samym końcu wioski położonego zachodziłem domku dla rozpytania się o nim, udając, że byłem z okolicy z tej a tej wioski i idę do najbliższego miasta za jakimś interesem, że chociaż oznajmiony z miejscowością z przyczyny śniegów i zamieci, wątpię, czy mnie zbłądził z drogi, dowiedziawszy się, o czym mi potrzeba było wiedzieć i nie wdając się w żadną inną dalszą rozmowę, wychodziłem, przeżegnawszy się pierwej trzy razy podług miejscowego zwyczaju. Tak przeszedł pierwszy dzień mojej pieszej podróży. Ciężko mi iść było w ciężkim ubiorze. Przymuszony byłem zdjąć wierzchni kożuch i zarzucić go na plecy. Zmęczony do upadłego, bo szedł rączno, śpiesznie, a droga była kopana, bo śnieg głęboki ją przysypał. Za zbliżeniem się nocy udałem się do pobocznego lasu i tam po prostu, sposobem ostiaków, wydrążywszy dół pod śniegiem, zabrałem się do spoczynku, którego, mówiąc prawdę, mocno potrzebowałem. Od chwili ucieczki z zakładu aż do dnia niniejszego prawie żadnej nocy jeszcze nie spałem.
bo natłok myśli i uczuć snu mi nie dozwalały, a mara niebezpieczeństwa ciągle mnie goniła. Na próżno człowiek ma odwagę i gotów jest umrzeć. Mimo mocne postanowienie nie może być obojętnym na własne niebezpieczeństwo, na własną zgubę. Ma wstręt wrodzony do nicości, do śmierci. Dziwne wrażenie zrobił na mnie ten pierwszy nocleg, leżąc w tym dole, a raczej w norze lodowej i śnieżnej. Rozmyślałem nad moim położeniem, nad tą samotnością wśród świata i ludzi, których zdawało mi się widzieć moich tylko nieprzyjaciół, bo przed kimże się ukrywałem, jeżeli nie przed ludźmi. Co bym był dał za to, gdybym się mógł obejść bez ich spotkania aż do Francji? Ale jakże żyć bez nich? Jak bez ich pomocy, choć nieumyślnej i prawie mimowolnej, dostać się tak daleko? Tak rozważając, smutno się zrobiło mej duszy, memu sercu. Byłem prawie w ogrójcu cierpienia. Jestem wszystkim szczęśliwy, że mnie pod śniegiem żaden z ludzi zaszkodzić nie może i zmęczony podróżą i myślami usnąłem z całym przekonaniem i zadowoleniem bezpiecznego wypoczynku. Chociaż pod śniegiem jest nierównie cieplej niż na powierzchni jego w tej porze roku, z tym wszystkim nieoswojonemu jeszcze z tym sposobem noclegu zimno, szczególnie w nogach, mocno mi się czuć dało, a śnieg od cieplika ciała i oddechu zwilżony nieco zwilżył i zwierzchni kożuch, co było wielką niedogodnością, korzystając z tej nauki na przyszłość, postanowiłem odtąd zwierzchni kożuch sierścią sierścią na wierzch obracać i dobrze mi było. Mróz w nocy był silny. Po obudzeniu się czułem się niezdrów i jakby osłabiony. I jeszcze do dnia ruszyłem w drogę. Idąc, rozgrzałem się nieco i stałem się zdrowszym i weselszym. Weselszym nadzieją, bo co krok naprzód byłem bliższym celu, do którego zdążałem. Ale około południa powstał nagle silny wiatr północny, jak raz w oczy mi bijący, ale suchy, mroźny, miotający kupy śniegu i wnet zasypujący drogę nawet dobrze utartą tak, że wkrótce ani śladu jej nie było. Mieszkańcy tych okolic, zapewne z rozporządzenia rządowego, zaraz z początkiem zimy po obu stronach główniejszych gościńców, przechodzących przez odkryte pola, dla ich oznaczenia zatykają wicie, a raczej wysokie gałązki drzewa po większej części jodłowego, blisko jedne drugich powsadzane. Śniegi jednak tej zimy były tak wielkie, że w wielu miejscach gałązek widać nie było. Z tej tedy przyczyny i z przyczyny zamieci zbiłem się z drogi i zacząłem błądzić. Zapadałem w śnieg po pas, a czasami i z głową. Byłem w strachu, abym na zawsze nie zbłądził i nie zginął od zimna i braku pokarmu, chociaż jeszcze miałem chleba na kilka dni. Nareszcie ku wieczorowi wpadłem na jakąś drogę, sam nie wiem jakim sposobem, przez przypadek i szczęściem na prawdziwą. Mój bardzo niski wzrok był mi wielką przeszkodą w tej podróży i przyczyniał się niepomału do obłądzenia i narażenia się na niebezpieczeństwo. Tego dnia zmęczyłem się do nieuwierzenia i czułem się nieco przeziębłym. Potrzebowałem ogrzania się i przesuszenia. Późno już w wieczór przybliżyłem się do jakiejś wioski, od której w niewielkiej odległości i blisko drogi, którą szedłem, postrzegłem skromny i odosobniony domek i kobietę młodą, przed nim stojącą. Przybliżywszy się, prosiłem ją o nocleg. Młoda kobieta z chęcią zezwoliła. W domku zastałem staruszkę i jej matkę. Pozdrowiwszy ją zwyczajem miejscowym, usiadłem na ławie. Kobiety zaczęły mnie się pytać, skąd byłem i dokąd Bóg mnie prowadził. Odpowiedziałem, że byłem z tobolskiej guberni i idę na zarobek do bohotolskich zakładów skarbowych.
Bohotolskie zakłady skarbowe żelazne leżą w górach uralskich daleko na północ za Werchoturki. Ponieważ te zakłady są wielkie i wiele ludzi potrzebują, a zatem bardzo wielu tak z tobolskiej, jak i z permskiej guberni udają się do nich na zarobek. Chociaż moja odpowiedź była tylko pozorna, bo zmyślona, była jednak tak prawdopodobną, że żadnego nie podobna była obudzić podejrzenia w umysłach moich gospodyń. Tymczasem rozebrawszy się, zaczęliśmy to o tym, to o owym rozmawiać. Nastąpiła wieczerza, zjadłem z apetytem ciepłej potrawy, jakąkolwiek ona była, i zapłaciwszy za nią, co się należało, zabrałem się do spania na ławie, zmówiwszy pierwej pacierze po katolicku po cichu, a przeżegnawszy się po grecku i kilka pokłonów uderzywszy po rosyjsku. O jak miłym dla mnie schronieniu był ten domek i jego ożywiające ciepło. Zdawało mi się, żem w najwygodniejszym pałacu. Wyjeżdżając z zakładu wziąłem na siebie, jak wiadomo, trzy koszule dla ciepła, dwie białe na spód, a czerwoną kolorową na wierzch. Idąc więc spać, zdjąłem dwie wierzchnie dla wygodniejszego wypoczynku i otrzeźwienia ciała. Widać, że ta mała okoliczność wzbudziła w staruszce podejrzenie. Rozebrawszy się i rzuciwszy buty dla przesuszenia obuwia, którego już przez 5 dób nie zrzucał, wyciągnąłem się na ławie, ukrywszy sztylet w zanadrzu. Już mi się na sen zanosiło, gdy staruszka zaczęła coś szeptać bardzo po cichu swojej córce. To wzbudziło we mnie podejrzenie, które zamieniło się prawie w pewność, gdy po chwili młoda kobieta wyszedłszy, wróciła niebawem z miną tajemniczą i coś zaczęła swej mamie znowu po cichu szeptać. Ja udałem, że śpię, ale gdzie mi tam było do snu? Rozmyślałem, jak sobie postąpić na wszelki wypadek i zdecydowawszy się, spokojnie leżałem i czekałem. Najdalej w pół godziny, była już noc głucha, weszło do izby 3 chłopów i jeden z nich zapytał półgłosem, a gdzie on? Młoda kobieta wskazała na mnie. Przybliżywszy się do mnie wszyscy trzej, jeden z nich odezwał się głośno. A co, on śpi? Jam się wcale nie odezwał, udając, że spałem. A co ty za jeden? Ja milczałem. A skąd ty? Nic nie odpowiedziałem. Oto śpi jak kamień, odezwał się z nich najstarszy. Nareszcie zaczęli mnie trącając i wołać, i wołając budzić. W ten czas dopiero niby się przetchnąłem. Powtórzono mi poprzednie pytania i żądano pokazania paszportu. Ja, udając powierzchowność najspokojniejszą i bynajmniej nie wstając, zamiast odpowiedzi na pytania zapytałem nawzajem, jakim prawem pytano mnie o paszport? Może który z nich był głową lub urzędnikiem? Ta żaden z nas nie jest głową włości, ani żadnym urzędnikiem. My jesteśmy tylko tutejsi mieszkańcy. Ale ja nie wiem, czy wy jesteście tutejsi mieszkańcy i w nocy napadacie na dom i pytacie o paszport. Kto wie, co wy za ludzie? Może wy chcecie mój paszport tylko odebrać, ale bądźcie pewni, że wam go nie dam, ani nie pokażę, póki się nie przekonam, kto jesteście. Damy tutejsi. Na ten czas obróciwszy się do gospodyń, zapytałem, czy wy znacie tych ludzi i czy oni tutejsi? Zapewno. My ich znamy, oni są tutejsi gospodarzy. Więc niby zaspokojony ich odpowiedzią rzekłem. Chciałem wstać, ubrać się i iść do tutejszego głowy włości, ale że jesteście tutejsi gospodarze, to wam można wierzyć. Jestem ten a ten, Ławrenti Kuzmi, z tobolskiej guberni i idę do bohotolskich zakładów na zarobek. Kilka razy już tędy przechodziłem i teraz moja partia poszła naprzód, a ja u znajomego w tej a tej wsi zatrzymałem się czas jakiś. Chcę moją partię dogonić, która mnie ma czekać w Werchoturiu. Zacząłem opowiadać dobrze mi wiadomo z opowiadania niektóre szczegóły miejscowości, a w końcu pokazałem im mój paszport. Choć to nie był paszport plakatny, to jest na stemplowanym drukowanym papierze, a niekiedy władze wydają na bliższą odległość i na czas krótki i na prostym papierze,
ale na nim była pieczęć rządowa doskonale wytłoczona z podpisem urzędników, to jest moim własnym. Widać, że czytać nie umieli, bo wszyscy trzej patrzyli tylko na pieczęć. Zupełnie zaspokojeni i przekonani o jego wierzytelności, zaczęli ze mną rozmawiać bez podejrzenia i po przyjacielsku, rozpytując się o jarmark w Irbiti, o niektórych kupców i o inne szczegóły. Wiele w tym względzie rzeczy było im wiadomych, było mi wiadomych. Mogłem wtedy jako tako ich ciekawość zaspokoić. Przeprosiwszy zatem mnie za nieuprzejmość, jaką mi wyrządzili, biorąc mnie za uciekającego z katorgi lub z posielenia, za złodzieja lub rozbójnika, co, jak mówili, dość często u nich się zdarza, i życzywszy mi dobrej nocy, wyszli. Jeżeli oni byli przekonani, że mnie złodziej, nie rozbójnik i nie zbieg z Syberii, to ja byłem prawdziwie uszczęśliwiony, że mi się tak udało, że mi Bóg pozwolił wybrnąć tą razem z grożącego mi niebezpieczeństwa. Ale dotąd smutnego nabyłem przekonania, że muszę na przyszłość unikać noclegów po wioskach i wyrzec się jako tako wygodnego, bo przynajmniej ciepłego noclegu. Żartowałem później ze staruszki i jej córki. Wymawiały się jak mogły i wkrótce usnęliśmy wszyscy. Jeszcze do dnia, pokrzepiony snem i ciepłem, już byłem ubrany i gotów do podróży. Do pozostałego chleba dokupiłem go jeszcze więcej i pożegnawszy się z gospodyniami, którym nie bardzo byłem wdzięczny za wyświadczoną mi usługę, wyszedłem. Nieco okrzętniej i starannie ubrany, lżej mi było iść, przy tym już zacząłem przywykać do podobnej podróży. Zmówiwszy poranne pacierze i potężny kij, wyciąwszy z lasu, śpiesznym krokiem puściłem się koło Werchoturnu, do bohotolskich niby zakładów. Mróz ostry, mimo że pięknie słońce świeciło, dodawał ochoty i rzeźwości do pochodu. Odtąd zacząłem już iść lasami. Około wsiów jest nieco pola, później znowu lasy i lasy. Choć przypadek zeszłej nocy wiele mi dawał do myślenia, szedłem jednak lekki i wesoły i wcale mi nie było zimno. Minąłem jedną lub dwie wioski, nikogo o nic w nich nie pytając, dla bezpieczeństwa, a na noc poszedłem do lasu pod śnieg. Ale w wyborze noclegu byłem już przezorniejszy. W lesie gęstym około drzew grubych, jodłowych czy sosnowych śnieg nie przystaje do pnia samego. Między śniegiem a pniem jest pewna na kilka cali odległość różna. Otóż spuściwszy się po pniu w dół do jamy, między śniegiem a pniem będącej, kijem w śniegu wydrążałem dziurę, wygotowałem śnieg na zewnątrz, udeptywałem go nogami, śnieg formujący sklepienie nory, wgniotłem nieco do góry, aby się nie tak pruszył i sypał. Otwór od drzewa nieco zasłaniałem i kładłem się do spania. Było mi jako tako niby ciepło i wygodnie. Tak sobie zawsze i później radziłem. Zdarzało się jednak nierzadko, żem z moją norą poradzić nie mógł, bo albo się zapadało, albo się śnieg pruszył, albo mi było niewygodnie. Wówczas usiadłszy pod drzewem i oparwszy się o nie plecami, tak siedząc przespałem lub raczej przedrzemałem czas jakiś. A gdy uczułem zimno i pewne zdrętwienie w ciele, które się zwiastunami zamrożenia na śmierć, wówczas zrywałem się i szedłem sam, nie wiedząc, czy dobrze idę, bo w nocy. Ale szedłem dla rozgrzania się. Z początku było nieco okropnie samemu jednemu wśród lasu nocować, ale później z tym się oswoiłem i szedłem na noc do lasu, jak do oberży. Nieraz zdarzało się także, że nieśpiącego śnieg w nocy zasypał. Wówczas, prawda, było mi najcieplej, ale było dość nieprzyjemnie ze śniegu się wydobyć. W tej zimowej podróży, w tych noclegach i przy braku ciepłego, rozgrzewającego pokarmu, a niekiedy i przy braku chleba, byłem nieraz narażony na śmierć
niepochybną od głodu i zimna. A co gorsza, żem czuł przybliżającą się chwilę bliskiego zgonu. Kiedym się czuł osłabionym, głodnym lub przeziębniętym, wówczas nieprzezwyciężona jakaś siła do snu mnie ciągnęła. Były to widoczne zaprosiny do śmierci. Tej chwili najwięcej się obawiałem. Sprzeciwiałem się i pasowałem jak mogłem między życiem a śmiercią. Jednak gdyby opatrzność sama w podobnych chwilach nie była mi przyszła na pomoc, mimo zabiegów i usiłowań moich, nie mógłbym się wycofać i wyrwać z objęć śmierci, co mnie tak już szczerze do siebie tuliła. Musiałbym był koniecznie nie raz, ale 100 razy zginąć. Ale zapewne nie tak było rozrządzenie i wola wszechmocnego, który mnie zachował może dla doświadczenia nowych ciosów nieubłaganego mojego losu, a może, co jest pewniejsze, dla ogłoszenia przez świat jego dobroci i miłosierdzia nad tymi, którzy w nim zawsze pokładają swą ufność i z prostotą i szczerotą dziecięcia. Co do mnie pragnę, aby łaska Pańska zawsze tak żywo ożywiała mą duszę, jak ją ożywiała wtedy, kiedy opasany zewsząd niebezpieczeństwy, w Bogu jednym całą i zupełną położyłem mu ufność i nadzieję. Nazajutrz po ostatnim, a tu wymienionym noclegu w lesie, około południa, postrzegłem wśród niewielkiego pola samotny i odosobniony od pobliskiej wsi domek, bardzo porządnie zabudowany. Nie była to karczma, bo opodal obie drogi. Dla powzięcia pewności, czy dobrą szedłem drogą, zaszedłem do tego domku. Zastałem w nim gospodarza i gospodynię, oboje przyjemnej twarzy i pięknej postaci, dwóch chłopaków niewielkich, ich synów i córkę z nich najstarszą, bo może około 17 lat liczącą. Wszyscy zabierali się do obiadu. Po zwykłym przywitaniu się, rozpytaniu się o drogę i zapewnieniu, że mnie zbłądził i którędy mam iść dalej, chciałem wyjść natychmiast, ale uprzejmi gospodarstwo zaprosili mnie na obiad, bardzo smaczny, a przede wszystkim ciepły. Rozumie się, żem tego nie odmówił i przyjąłem z prawdziwą w duszy wdzięcznością. Siadłem tedy do stołu i pożywałem dar Boży z poczciwym gospodarstwem. Rozmowa nasza była jak zwykle w podobnych razach bywa, to jest skąd, dokąd i tak dalej. Odpowiadałem jak mogłem najlepiej. Ale jeżeli byłem wdzięczny gospodarstwu za ich uprzejmość, to im nierównie byłem więcej obowiązany, że mi nastręczyli sposobność podziwiania pięknej, prawdziwej piękności. Nie od dziś już żyłem na świecie, a tułając się przez lat tyle po nim, różne widziałem kraje i rozmaite w nich zdarzało mi się widzieć piękności, ale piękniejszej nad tę dziewczynę, córkę gospodarstwa, ani przed, ani potem nie widziałem kobiety. Muszę tu opisać jej postać, bo miałem dosyć czasu jej się przypatrzyć i mocno mi utkwiła w pamięci. Wzrostu była słusznego, kibici smukłej, kształtnej, a giętkiej. Włosy ciemno-blond, obfite i długie w dwa grube warkocze splecione, w kształcie wieńca na głowie ułożone, brwi tego samego co włosy koloru, foremny łuk zagięte, ocieniały modro-niebieskie duże oko przeźroczyste, pogodne, skromnie iskrzące się pełnią życia i nadziei, a osłonione gęstymi i długimi rzęsami, które mu szczególniejszego dodawało uroku. Czoło gładkie, białe, piękne, może nieco za harde, ale przez to samo stanowiące pociągającą sprzeczność ze słodkim wyrazem twarzy, nieco owalnej, ozdobionej dwoma dołkami wdzięków, dziwnej białości, przez którą się przebijał ponętny, skromny, prawdziwie dziewiczy rumieniec, nos bardzo kształtny, usta miernej szerokości rumiane, a w całym swym układzie mocno symetryczne, zęby drobne, zdrowe i białe. Niższa część twarzy wdziękami dopełniała piękności całego jej owalu. Podbródek łagodnie zaokrąglony, powabne stanowił przejście
do prawdziwej łabędziej szyi ozdobionej dwoma sznurkami czerwonych korali. Dalej zamilczę, bo wszystko było odpowiednie. Ręce miała drobne i kształtne. Słowem, była to rzeczywiście piękność, od której trudno było ucz oderwać, a bardzo niebezpieczna na nią patrzeć. Miała na sobie ciemnawą sukienkę, a z wierzchu granatowy sukienny kaftanik, wydatnie obciskający piękną jej kibić. Zresztą było w niej to, czego opisać niepodobno, jak niepodobno opisać szczęścia, które się tylko czuje. Patrząc na nią, pomyślałem, szczęśliwaś swojej prostoty i żeś się w tych dzikich miejscach urodziła i wychowała, bo sama nie wiesz, czym jesteś, ani ci grozi żadne niebezpieczeństwo spotykające tobie podobne wśród ucywilizowanego świata, wśród wielkiego zepsutego miasta. Podziękowawszy za obiad, pożegnałem poczciwych ludzi, rzuciwszy w przód jednak wzrok ostatni na piękną Syberiaczkę. Dziwna jest jednak moc i władza prawdziwie doskonałej piękności. W moim położeniu, w moim ówczesnym stanie duszy i wszystkich władz moralnych i umysłowych, nie mogłem jednak być zupełnie obojętnym na jej powagę. Cóż dopiero być mogło, gdybym się znajdował w szczęśliwszym położeniu? Chociaż prawdę mówiąc, w podobnym to tylko położeniu więcej niż kiedykolwiek czuć się żywo daje przyjemność i szczęście spokojnego domowego życia, którego jedyną ozdobą i powagą jest dobra kobieta. Dni mojej podróży upływały jednostajnie, tylko coraz mi się nowsze przedstawiały widoki przyrody, bo szedłem podnóżem Uralu, choć górzystym, przeplatanym jednak wysokimi równinami. Jednych jamszczyków napędzałem jadących już z jarmaku Irbiti, a drudzy nie napędzali. Czas jakiś szedłem wraz z nimi, rozmawiając, rozpytywałem się jakby z niechcenia o miejscach, skąd byli, dokąd jechali i o drogach i zwyczajach, o miastach i tym sposobem dowiadywałem się często od nich o tym wszystkim, co mi potrzebne było do wiedzenia. Jednego dnia, kiedy silna powstała zamieć, zbiłem się z właściwej drogi i zamiast na prawo do Werchoturia, wziąłem się na lewo do Tagiły, majątności Demidowych. Już kilka werst w tym kierunku uszedłem, gdy jadący naprzeciwko mnie wieśniak ostrzegł mnie o błędzie i ja, wróciwszy nazad po długiego opowiadania, wyszedłem w końcu na właściwy gościniec. Z jedną bandą jamszczyków, co mnie napędzili, wszedłem do miasta Werchoturia. Miasto to śród gór, na wzgórzu i jego pochyłościach pobudowane, ma wszystkie domy drewniane, ale schludne, dwie czy trzy cerkwie murowane i bardzo piękne i okazałe. Szczególnie jedna, są jego jedyną i prawdziwą ozdobą. Jest w tym mieście jakiś święty cudowny rosyjski, ale nazwiska jego nie pamiętam. Niedaleko tego miasta, cokolwiek wyżej ku Uralowi, bierze początek rzeka nazwana Tura, wpadająca do rzeki Tokol, niedaleko Tobolska. Stąd Werchoturie znaczy miasto pobudowane u wierzchu, czyli u źródeł rzeki Tury, bo miasto leży do guberni permskiej. W guberni tobolskiej jest miasto Turyńsk, także nad rzeką Turą pobudowane, od Tiumeni i Tobolska na zachód położone. Minąwszy Werchoturię, w którym się wcale nie zatrzymałem, znowuż wyszedłem na drogę będącą wśród lasów, ale już skalistą i kamienistą. Dość daleko za Werchoturiem, przy samotnej wśród lasu karczmie nad drogą położonej, spotkałem sześciu młodych ludzi Rosjan. Z ich ubioru i mowy poznałem, że nie są Syberiacy, ani też miejscowi. Zapytałem ich, skąd by byli i dokąd się udawali na pieszo. Odpowiedzieli, że byli z archangielskiej guberni,
mezeńskiego powiatu najwyżej ku północy posuniętego, bo przypierającego do brzegów oceanu północno-lodowatego. Szli zaś do guberni tobolskiej, do Syberii na zarobkowanie. Wszyscy byli weterynarze, czyli konowały. Ci młodzi ludzie byli rosłej i kształtnej postawy, cery białej i rumianej, włosów nie blond jasnych, ale białych, jak cienki len dobrze wyczyszczony, oczów błękitnych. Słowem byli podobni do albinosów, z wyjątkiem ucz czerwonych. Z ich opowiadań dowiedziałem się o wielu rzeczach dla mnie potrzebnych, jako też, że kraj, z którego przychodzili, był bardzo biedny, nędzny, żadne zboże, nawet owiec i jęczmień już tam nie rośnie. Mieszkańcy jego żyją tylko rybołówstwem i przemysłem, a chleb dla nich dostarcza się z Archangielska. Ci ludzie z tak daleka szli piechotą, to mnie pocieszyło. Udzieliłem im także wiadomości o Syberii, ale nie o tych stronach, skąd uciekałem i gdzie najwięcej w niej znajduje się koni. To było potrzebnym w ich rzemiośle. Syberia dla północnych stron Rosji jest ziemią obiecaną, to jest ich Eldorado. Skąd to pochodzi, że całymi bandami mieszkańcy tych stron, nawet z familiami, do niej przybywają na zarobek, za paszportem i na lat kilka. We dwa dni podróży od Werchoturia, rzuciwszy drogę wiodącą do bohotolskich zakładów na prawo, a wziąłem się drogą na lewo wiodącą po długiej dolinie, na której księciu Leichtenbergowi, zwiedzającemu już nie pomnę w jakim roku górnicze uralskie zakłady, padł koń w powozie. Odtąd szedłem tylko u podnóża Uralu dość górzystego, choć przeplatonego dolinami. Teraz zbliżyłem się pod sam szczyt jego. W ilu dniach zrobiłem tę podróż przy jednostajności drogi, noclegów i wypadków, wiedzieć z pewnością nie mogę. Wiem tylko, żem szedł krokiem jak mogłem najśpieszniejszym i ile mi tylko sił starczyło. Chciałbym lecieć, gdybym był miał skrzydła. Od czasu, jakim wszedł w lasy, szedłem nie tylko dniem, ale i nocą. Mrozy, szczególnie w nocy, były bardzo silne. Przy ciągłym pochodzie, przy życiu niewygodnym, pożyłem tylko samym chlebem, przy noclegach, w którym nie tylko było niepodobna ogrzać się, ale nawet przewdziać dla otrzeźwienia i oczyszczenia ciała, prawdziwie z sił opadłem. Jedna tylko siła moralna, wsparta nadzieją i ufnością w Bogu, mnie jeszcze podtrzymywała. Idąc wyż, wzmiankowaną doliną, przybyłem do jednej karczemki, a raczej izbuszki pobudowanej nad drogą dla wygody podróżnych i w której, jak we wszystkich innych, przydaje się chleb i rozmaita miejscowa żywność. Choć byłem zmęczony, nie chciałem jednak w niej nocować, bo było jeszcze dosyć wcześnie, a i nie było czem w niej się pożywić, bo jamszczyki wszystko w niej wykupili, chleb i wszystkie jadło. Nazajutrz dopiero miała być żywność i chleb. Poszedłem tedy dalej i szedłem do późnej nocy. Zgłodniały, ledwie już lazłem i mróz nielitościwy srogo czuć się dawał, a tu nie widać ani wsi, ani karczmy. Nareszcie przybyłem do jakiejś wsi, gdzie głucha już cichość panowała. Skrzyp tylko śniegu zmrożonego pod mymi rozlegał się nogami. Minąłem już jeden, drugi i trzeci dom, a pamiętny na przypadek, jaki mi się zdarzył, o nocleg prosić nieśmiało. Wtem nagle z domu, gdzie się jeszcze świeciło, odezwie się głos mocny. Kto idzie? Swój podróżny. A daleko masz do domu? O, daleko. Kiedy chcesz, to przenocuj u mnie. Bóg zapłać, dobry człowieku, ale nie zrobię ci żadnej przykrości, bo jest już późno i może śpią u ciebie. No, co za przykrość, jeszcze nie śpimy. Chodź, chodź. Poszedłem tedy, od tak jakoś mimowolnie, znaglony gwałtowną potrzebą ocalenia życia. Domek był ciepły, schludny, gospodarz i gospodyni w pewnym już wieku bardzo poczciwi ludzie. Zapytali mnie zaraz, czy mi się jeść nie chciało.
Jeśli macie co ciepłego, zjadłbym z chęcią. Dostano z pieca jakiegoś barszczu, czczy, który mi się zdał przewybornym. Dalej podano parzonkę, parionka, to jest rzepę, którą pierwej upieczono, obłupiono i poskładano w kadzie. Tę się później bierze i gotuje w wodzie zagęszczonej z mleka mąką, z lekka mąką, albo całkiem na pół przeciętą. Rzepa tak upieczona, która zwykle jest małą, ma wiele w sobie cząstek cukrowych. Zgotowana powyższym sposobem jest słodka i bardzo smaczna. Do tego przydano zimnej, kwaśnej, surowej kapusty, ale nie szatkowanej, tylko w główkach na dwoje rozciętych i chleba, ile się jeść podało. Podobało. Najadłem się do syta. Chociaż się rozebrałem do koszuli, kozioł jednak perukę podwiązaną chustką zostawiłem na głowie. Od czasu wyjścia z Irbiti po raz dopiero trzeci ciepło jadłem potrawę, a po raz drugi w ciepłym nocowałem w mieszkaniu. Na zapytanie skąd byłem i dokąd się udawałem, odpowiedziałem, żem z guberni tobolskiej i idę do Solikamska, gdzie jeden z moich dobrze znajomych od dawna osiadły, pisał do mnie, abym do niego przyszedł i pracował wraz z nim, razem około ważenia soli, solowarni, za co dobrze płacą. Gospodarz poczciwy przestawszy na tym zapewnieniu opowiadał mi między innymi, że tędy wiele ludzi przechodzi do sołowieckich monasterów za archangielskim położonych i że nawet z jego sąsiedztwa bardzo wiele tam się udaje i wiele mi szczegółów o tych sołowieckich monasterach udzielił, co mi utkwiło w głowie i postanowiłem z tego korzystać. Na moje zapytanie, jak się ta wieś nazywa, odpowiedział: to jest Pałda, pałducki zawód skarbowy. Niegdyś zamożny, a teraz od niejakiego czasu zupełnie opuszczony. I my stąd musimy chodzić na robotę aż do bohotolskich zawodów, co jest dla nas wielkim uciemiężeniem. Dlaczegoż musicie tam chodzić? Bo my jesteśmy pod zawodskoje, to jest do zawodu należący, z pokolenia w pokolenie. I tu mi zaczął opowiadać szczegóły, o których już mówiłem, pisząc o rozmaitych kategoriach mieszkańców Syberii będących, a między nimi o kategorii podzawodzkich krestian. Dalej mi mówił, że kobiety, nawet dzieci, od lat 14 nie są wolni od pracy, na których także skarb wyznacza pewną ilość mąki i pieniędzy na miesiąc, ale już nie pamiętam w jakiej ilości. Całe to opowiadanie zakończył uskarżeniem się na swój los nieszczęśliwy, porównywając go z losem wolnego, skarbowego wieśniaka. Kiedym go zaczął rozpytywać o drogę, opowiadał mi, którędy iść potrzeba, że drogi do Skolimska przez góry Uralskie są złe i niewygodne, a nawet niebezpieczne. W tej porze roku, ale między innymi powiedział, że jak tylko wyjdziesz za Pałdę, tam będą ludzie, co cię o paszport będą pytali, gdyż tam stoi warta, która daje bilety przepuszczające u niej, więc dobrze rozpytasz się o drogę. Wszystkie te wiadomości były dla mnie bardzo pożądane, oprócz ostatniej, to jest, że mnie się o paszport spytają. Po takiej pogadance z prawdziwie poczciwymi ludźmi usnąłem snem słodkim i spokojnym. Nazajutrz do dnia chciałem wyjść dalej w drogę, ale uprzejmi ludzie zatrzymali mnie na ciepłe śniadanie, już nie pamiętam jakie. Chciałem im za wszystko zapłacić, ale choć biedni, ani grosza ode mnie wziąć nie chcieli, mówiąc: twoja droga jest dość daleka, grosz ci się przyda. Ja kiedyś podróżowałem, wiem tedy, co to jest podróż, kiedy się nie ma pieniędzy przy sobie. Popadłem był w wielkie nieszczęście, ale Bóg mnie z niego wybawił. Wiem zatem, co to jest nieszczęście. Non ignarie malis miseris succurriere disco. Wielką jest prawdą. W końcu, pożegnawszy poczciwych ludzi, wyszedłem z ich domu.
Przechodząc przez zakład pałduski, w płaszczu, w płaskim rozdole wśród lasu położony, a więcej może niż ze 100 domów składający się, dziwiłem się głuchej cichości, jaka w nim panowała. Rzeczywiście ten zakład był opuszczony, gdzie niegdzie tylko pokazywał się jakiś człowiek. Idąc, nie poszedłem drogą, gdzie o paszport pytają, tylko zboczywszy na prawo udałem się w las, brnąc w śniegu po pas, a czasami weń wpadając i z głową. Uszedłszy kawał znaczny, w tym kierunku rzuciłem się na lewo i napotkałem drogę, nie będąc jednak pewnym, czy to ta sama, którą mi iść potrzebna było. Bez wahania się jednak poszedłem nią naprzód, szedłem dzień cały głuchą puszczą, ku wieczorowi przybliżyłem się do jakiejś karczemki, którą tam nazywają izbuszką, samotnej i śród lasu położonej, a przy której stała jedna banda janszczyków wracających z jarmarku z Irbiti. Już popasali konie i ruszyli w drogę. Byłem pod samym szczytem Uralu. Od tej karczemki, czyli izbuszki, droga ustępuje na drogę. Byłem zmęczony, potrzebowałem wypoczynku, ale żal mi było tracić czasu na próżno. Choć już było ku wieczorowi, kupiwszy chleba funt po 6 kopiejek, czyli po 3 grosze, w dalszą puściłem się podróż. Podszedłszy kawał spory, chciałem w lesie przenocować. Noc była cicha, spokojna, a mróz tak silny, że aż kamienie pękały. Nie za długo zaszedł i księżyc i pięknie uroczy przyświecał. Zachwycony tym pięknym, wzniosłym, choć dzikim widokiem surowej przyrody, tak mocno przemawiającym do serca i umysłu człowieka, o wielkości i przytomności Stwórcy Wszechtworu, wpadłem zwolna w stan marzenia. Usiadłszy tedy na końcu drzewa dla wypoczynku, pogrążyłem się w dumaniach. Och, tych wrażeń nigdy nie zapomnę. Sam jeden wśród dzikiej i surowej przyrody i dzikszych, bo prześladujących mnie ludzi do tego stopnia, czy ich oblicza. Uciekałem, przeniosłem się myślą i sercem do mojej ojczyzny, do mojej zagrody. Przebiegłem całą moją przeszłość, wspomniałem o długie cierpienia i krótkie chwile szczęścia, ale jak one były miłe dla mojego serca, a kto nie umie cenić osób, co mu życie uprzyjemniają, co go kochają. Podobnym dopiero, w jakim byłem położeniu, dowie się, co stracił. A zwróciwszy później myśl i uwagę na ówczesne moje położenie, na te, co mnie otaczało, co mnie spotkać mogło, i ujrzawszy się sam jeden wśród puszczy i śniegów, dreszcz strachu mnie przebiegł, bo w rzeczy samej było coś okropnego w tej głuchej ciszy pustyni o tej porze roku i nocy. Miotany byłem dwoma uczuciami, zgrozą mojego położenia i nadzieją wolności i szczęścia. Jakże wówczas daleki byłem od mniemania, że po powrocie moim do Francji zastanę tyle nowych, niespodziewanych wypadków, które kraj nieszczęśliwy Polski do nowych popchnął zamiarów i w nowe wtrącą go nieszczęścia. Jakże byłem daleko od przypuszczenia, że w Poznańskim tyle ofiar, że w Galicji taką rzeź zastanę, że w końcu wszystkie moje nadzieje utrzymywane złudzeniem zamienią się w najokropniejszą pewność, że żadnej nie ma nadziei i gdzie spodziewałem się znaleźć życie, znalazłem tylko grób dla moich uczuć, dzięki Bogu, że nie dla ojczyzny. Nie wiem, jakbym był długo siedział w tych rozmyślaniach pogrążony, gdyby mróz mrocno się czuć dający nie był mnie z nich wyprowadził. Podniósłszy się tedy z miejsca i wzniósłszy oczy i myśl do Boga, którego nad sobą opiekę żywo wierzyłem, porwałem mój kostur do ręki i ochoczo z pewną otuchą i nadzieją w duszy zacząłem się wdzierać pod górę, drogą głęboko w śniegu oznaczoną, bo wydrążoną tak, że jej boki jak mur śnieżny sterczały na wysokość człowieka. Kto by mnie wówczas widział w tym dziwnym ubiorze z brodą, wąsami i brwiami grubo lodem namarzłymi, a snującego się jak cień między drzewami,
wziąłbym mnie niezawodnie za ducha nocy. Jakkolwiek miałem wielką ufność w Bogu i byłem przekonany, że nic mi się złego bez Jego woli stać nie może, jednak gałęzie gęstego lasu i drzew olbrzymich, grubo śniegiem obciążone, odbijające się przy blasku księżyca i cieni, tak niekiedy fantastycznie i okropnie przedstawiały kształty, że wyobraźnia żywo nimi urzeczona ledwie nie przypuszczał, że to są postacie licznych złych duchów. Po długim nocnym pochodzie, wyszedłszy na sam szczyt góry Uralu, dość w tym miejscu wysoki, zatrzymałem się dla nim dla wytchnienia, a rzuciwszy wzrokiem naokoło, zawołałem w duchu: Boże, tak jesteś wielkim, wszechmocnym i dobrym w Twych dziełach. Moja Cię dusza wielbi całą wielkością swojego początku, jak i poddaniem się wyrokom Twej woli. Czuję Twą ojcowską opiekę nad sobą. I zapłakałem z rozrzewnienia i wdzięczności, stanąłem już na samych końcach Syberii. Wkrótce potem zacząłem schodzić na zachodnią pochyłość Uralu do Rosji, w jakąś głęboką dolinę i szedłem wciąż dalej a dalej. Minąwszy dolinę, zacząłem znowu podchodzić pod górę. Po obrocie gwiazd, po księżycu miarkowałem, że się zanosi na świtanie. Sen mnie zaczął morzyć, potrzebowałem wypoczynku i pod śnieg się schowałem. Kiedym wyszedł z nocnego schronienia, już słońce znacznie podeszło w górę, więc moim zwyczajem mówiłem pacierze, ale wkrótce przyszedłszy do miejsca, gdzie się dwie drogi rozchodziły, nie wiedziałem, którą obrać. Wybrałem, jak mi się zdawało, lepiej utorowaną, a zatem pewniejszą, i tem i tam poszedłem. Ku południowi napotkałem samotną izbuszkę, w której się dowiedziałem, żem zbłądził. Wskazano mi drożynę bardzo niewygodną, która stanowiła przejście do drogi właściwej. Nią poszedłszy i nikogo do późnej nie spotkawszy nocy, zanocowałem na drodze. Nazajutrz szedłem nią dalej i nieco z południa stąpiłem na pierwszy od wierzchu szczebel Uralu. Drożyna ta dopiero u tej góry na właściwą wyszła drogę. Ta góra, jak sam szczyt Uralu, przez który przechodziłem, mają swe nazwiska, które zapomniałem. Zacząłem się spuszczać z tej góry dość miejscami przykrej i ku wieczorowi doszedłem do wioski u samego jej podnóża położonej. Ta wieś należała do jakiegoś prywatnego obywatela rosyjskiego, ale ani tego obywatela, ani tej wsi nazwiska nie pamiętam. Przeszedłszy tę wioskę, w której się wcale nie zatrzymywałem, poszedłem dalej i już późno w nocy, napotkawszy izbuszkę, w niej zanocowałem. W tych izbuszkach zwykle bywa mąż z żoną, czyli dziad i baba, a często się zdarza, że sam tylko mężczyzna w nich się znajduje. Tam się o paszport nie pytają. Przenocowawszy i przewdziawszy odzienie, w dalszą rano puściłem się podróż. Wtem, usłyszawszy nad sobą dzwonek, jakby jaki zasiedlietel lub sprawnik jechał, udałem się w bok drogi w las i dopiero jak odgłos dzwonka minął, wyszedłem z kryjówki. Tak zawsze robiłem, gdy usłyszał dzwonek, czy za mną, czy naprzeciw mnie odzywający się. Wkrótce napędzili mnie jamszczyki z Irbiti do Czerdyna przez Skolikamek jadący. Przyczepiłem się do nich i miałem dość czasu przypatrzeć się, jak oni jadą i jakie pokonywują trudności i przeszkody. Sani jednokonnych było do 30, jamszczyków tylko 7, gdzie równa droga jadą wszyscy razem. Jeżeli droga idzie środkiem lasu, a nie jest górzysta, jest najlepszą, bo konie idą drogą ubitą, z której nie mogą się zmylić. Po obu stronach takiej drogi stoją prostopadłe mary śniegu, ale tak wysokie, że koń i człowiek wśród nich idący czy jadący zupełnie znika. Droga zwykle w lasach jest tak wąska, że dwoje sami minąć się nie mogą. Stąd, jeżeli się zdarzy, że kilka lub kilkanaście sani naprzeciw siebie jadących spotyka się razem,
Na ten czas partia mniejsza lub z mniejszym ciężarem jadąca w śnieg zwracać musi. Wpychają się konie z saniami do śniegu, gdzie nie kłamiąc nie tylko sanie, ale i konie z uszami toną. Po rozwinięciu się ludzie obu partii pomagają nawzajem sobie wyciągać konie i sanie. Takie rozmijania się są bardzo przykre, choć jednak dość często zdarzają się. Jeżeli jamszczyki jadą po płaszczyźnie nieleśnej, zniosłej czy wklęsłej, gdzie nie ma z przyczyny zamieci wyraźnej drogi, tu jeszcze stokroć przykrzejsza podróż, bo koń ani jamszczyk, nie będąc pewnym, kędy jest dobra droga, jadą prawie po omacku. Stąd zdarza się często, że koń z całym ciężarem ładownych sani albo w śnieg, albo nawet w głęboki dół wleci. Potrzeba wtedy konie wyprzęgać i jednego samego i sanie wyciągać. Albo jeżeli droga, nie mając ścian pewnych, jest pochyłą na jedną, na drugą lub na obie strony, sanie idąc w zatokę, konia za sobą wciągają i obie toną w śniegu lub dole. Jeżeli ładunek sani tego jest rodzaju, że potrzeba jest wielkiej objętości, jak na przykład konopie, len, futra, których się zbierze 20 lub 25 pudów, 800 lub 1000 funtów na jednego konia i na jedne sanie, to się sanie wywracają, a wywracający się często i samego konia wywrócą. W miejscach górzystych i skalistych albo urwistych, gdzie się ogromne z tej przyczyny robią po drogach wyboje w głębokim śniegu, koń nawykły z całym ciężarem skacze w tę przepaść, z której z wielkim wysileniem sił swoich i przy pomocy ludzi może się zaledwo wydostać. Pod przykrą górą jamszczyki zaprzęgają po dwa konie do jednych sani i wyciągają naprzód jedną ich połowę, a potem drugą. Zdarzają się w górach uralskich miejsca tak trudne do przeprawy, że jamszczyki ledwie 20 werst, 3 mile polskie, na dzień ujechać mogą. W takich to przeprawach ludzie i konie wiele trudów ponoszą, a wiele koni ginie. Z Irbiti do Wielkiego Ustiga po drodze, po której jamszczyki jechali, dość koni nieżywych leżało. Moskale jamszczyki są ludzie na wszystkie niewczasy, trudy, do nieuwierzenia zahartowani. Można powiedzieć, że to są ludzie żelazni, którym nic nie szkodzi. Kiedym się spotkał z jaką bandą jamszczyków w trudnej przeprawie będącą, pomagałem im w tych trudach. Bardzo mi byli wdzięczni, a ja tymczasem korzystałem z ich towarzystwa i rozmowy, dowiadując się o tym wszystkim, choć nieznacznie, co mi było potrzebnym do wiedzenia. Takim i tym podobnym sposobem podróżując, przybyłem jednego wieczora do izbuszki, gdzie zanocował. W niej mi opowiadano, że niedźwiedzie wielkie szkody czynią mieszkańcom, rozdzierając bydło i konie, a na moje zapytanie, czemu na niedźwiedzie nie polują, gospodarz izbuszki odpowiedział: a kto by ich wypolował, takich jest wiele. Przytem rzekł dalej: niekiedy pies odważy się śledzić i zdarza się często, że jeżeli zwącha jego łożysko, stuli uszy, zwiesi ogon i przejdzie obok niego, żadnego nie dawszy hasła. Z przyczyny jednostajności drogi, niemożności widzenia się dokładnie o wszystkim, ważniejszych szczegółów mojej dotychczasowej podróży dać mi niepodobny, a nawet nie mogę pamiętać, w jak długim czasie tę podróż odbyłem. Dość powiedzieć, że różnymi drogami, drożynami i lasami, przechodząc przez wioski i izbuszki, jednego dnia wraz z jamszczykami przybyłem do miasta Skolikamska w permskiej guberni na zachodniej części Uralu, a zatem już w Rosji położonego. Zachodnia pochyłość gór uralskich zdawała mi się mniej przykrą, ale szerszą. Począwszy od Tiumeni, miasta położonego u ostatecznej pochyłości gór uralskich na wschodzie, ta pochyłość zaczyna się stopniami podnosić. Znajdują się jednak w tej części bardzo obszerne doliny, a wsie w nich duże i zamożne. Znać, że ziemia jest urodzajna. Lasów tu niewiele. Zbliżając się ku Irbiti,
Pochyłość coraz się podnosi. Tu już doliny są głębsze, przepaścistsze, ziemia mniej urodzajna. Od Irbiti do Werchoturia droga idzie po wyniosłej płaszczyźnie przeplatanej dolinami. W wielu miejscach skalista. Wsie zaczynają tu należeć po większej części do zakładów fabrycznych górniczych, tak skarbowych, jak i prywatnych. To już lud mniej jest przemyślny jak rolniczy, bo grunt jest górzysty, kamienisty, a zatem mniej urodzajny. Wsie rzadsze, a duże lasy wszelkie. Ale duże lasy wszelkie. Od Werchoturia przez Pałdę aż do Skolimska, wyjąwszy sam szczyt gór uralskich i ich bezpośrednie pochyłości, gdzie żadnych wsi nie ma, wsie są rzadsze, niewielkie, choć dobrze pobudowane, ale ubogie w zboże, zamożne jednak w przemysł i wyroby. Biedy na mieszkańcach nie widać, są weseli, przezorni i jakby kontenci ze swego losu. Każda tu niemal wieś należy albo do jakiej fabryki górniczej czy prywatnej i mieszkańcy tych wsi są najbiedniejsi stosunkowo do wsi innych albo do wieśniaków poddanych płaczących czynsz swojemu dziedzicowi i ci są najszczęśliwsi. Skarbowych wsi jest tu bardzo mało. Jedna rzecz mnie zastanawiała w tych stronach, to jest język ich mieszkańców. Już począwszy przez Irbitią i dalej przez Werchoturię aż do Skolimska i do Czerdyna, a szczególnie po obu stronach gór uralskich, język mniej jest zbliżony do języka ruskiego, ukraińskiego niż do rosyjskiego. Rasa ludzi inna, odmienna od rasy rosyjskiej. Jednym słowem, w mieszkańcach tych stron wiele podobieństwa tak w języku, jak w ich powierzchowności do naszego ludu ruskiego, ukraińskiego, około Dniepru mieszkającego. Nie są to przypadkiem potomkowie tych nieszczęśliwych kozaków ukraińskich, których po zwycięstwie Karola II i Mazepy pod Pułtawą Piotr Wielki i jego następcy do kilkudziesięciu, a może więcej i 100 tysięcy wysłali w głąb na północ Rosji do kopania kanałów, ażeby się pozbyć z Ukrainy zuchwałej rasy kozackiej z niechęcią znoszącej jarzmo rosyjskiego despotyzmu po dobrowolnym oderwaniu się przez Chmielnickiego od Polski, a czego kozacy później mocno żałowali. Wiadomo, że mało który kozak z tych stron północnej Rosji wrócił na Ukrainę, a niepodobno, ażeby tak wielka liczba ich wymarła. Zastawiono tedy ich do zaludnienia borów i szczytów Uralu. Domy wsi w tych stronach są pobudowane sposobem, o jakim już mówiłem, a przyjętym w całej północnej Rosji, to jest z belek drzew grubych, z rąb składanych, z przedpułapem i niebielone. Cerkwie w tej części, jak i w całej gubernii permskiej, są murowane, okazałe i w wielkim na zewnątrz i wewnątrz porządku. Rzekłbym, w bogactwie utrzymane. Dachy ich, to jest kupuły zielono malowaną blachą pokryte i ogrodzone sztachetami. Z widoku cerkwi wnieść można, że i księżom musi się tam nieźle powodzić. Drzewa jodłowe, sosnowe, modrzewiowe, słowem szpilkowe, którego Ural i jego pochyłość wschodnia i zachodnia są pokryte, stanowi lasy piękne, gęste, niezmierzone. Bardzo wiele jest drzewa masztowego i zdatnego do jakiejkolwiek budowy lub rękodzieła. Drzewa jodłowe szczególnie są zadziwiającej objętości, wysokości i piękności. Droga, którą szedł przez Ural, a która jest jedną z główniejszych, jest niepraktykowaną latem dla powozów z pewnym ciężarem i dlatego tylko zimową porą jamszczyki po niej jeżdżą. Prawda, że rząd rosyjski od niejakiego czasu dla komunikacji i handlu chce tę drogę uczynić więcej sposobną do jazdy i już w wielu miejscach, szczególnie ze strony zachodniej Uralu, powtykał, porównał i powycinał las na drogę. Ale to można w stosunku roboty, jaka jeszcze pozostaje do uskutecznienia, uważać tylko projektem. Chleba funt w tych stronach kosztuje 5 do 6 kopiejek,
trzy grosze polskie. Zwykłym pokarmem mieszkańców jest ogrodowina, a najwięcej rzepa, kapusta, kasza jęczmienna lub owsiana, kwas, jagody leśne i tym podobne. Od Werchoturia i dalej na północ kartofli nie widziałem.